Yeah, time is money. So I'm just gonna get it. <laughs> and that means if I had more time, I'll be getting dollars now, now. and attracting. Better Fun. Just disappears whenever under the gun. I work a hard style that keep stacking up. Ain't got star power or staff to run. It's hard times for my business since this recession, it just caught us all in this grasp. Been physically spent from it, condition to resent it. I'm on a mission to get happy and quit. Crap times being on the drop of people's trafficking trying to find them hard. I can't wind it up with my stance is grinding hard. I ain't fancy, but my lights are on. Insightful outlooks ain't. Quite as bright as one might think. Can't blame him, cause my life stinks. Running low on time. Money, cars, girls, anything at all. My game's absurd. I need more time. I, ain't gun. I need dollars now. Cash money. I table. Pulling that out, chicks, but I'm ashamed of that. The environment that raised me lit a fire to pay me money. Ain't everything, but it can buy me plenty. In our society, we ought to be wealthy, but at the same time, our salary's empty. So we swallow the lavish dreams, follow a master's lead, never fulfilling that freaking bastard's greed. It's not the land of opportunity. I'm not about being a cog for fueling these corporate trustees or extorting my G's. Who said that it ain't my G's, Dude is spreading and it's up to my knees putting voodoo on all of us we busted machines my horse has been clean substance must breathe i'm re-upping my game bustling i must leave i need more time i ain't done i need dollars now cash money i need better done i need to change my Gdy zbrok zapada, do głosu dochodzą mocne marki. Herra on air. Nocne rozmowy o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości. Wyjątkowi goście, aktualne tematy. Mówimy jak jest. Bez ściemy, cenzury i kompromisów. Na żywo. Zaczynamy. Cisza w eterze. Oddajmy głos Herze. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie, albo nawet dzień dobry, szczególnie dla tych, którzy dzień dobry słuchają nas na przykład później w podcaście. Znaczy dla Was oczywiście nie później, tylko już teraz. To bardzo skomplikowane, bo ta audycja jest na żywo w tej chwili przygotowywana, po to, żeby później zamieniła się w audycję podcastową. Dzisiaj będziemy rozmawiali o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości, czyli tak jak powinno być, bo naszym gościem jest sportowiec. Aktor, przedsiębiorca i fantastyczny facet. Czyli waszym gościem jest? Piotr Zelt. Cześć. Cześć, Piotrze. Cześć, cześć, cześć. Od czego zaczniemy? Od której części Twojego życiorysu? Twoja audycja, ty decydujesz. Okej, okay, zacznijmy od sportu. Okay. Okej. Hokej. Jesteś hokeistą? No, tak, stosunkowo świeżo upieczonym, można powiedzieć, ale bardzo zawziętym. Ale co znaczy stosunkowo, czy jakby nie, nie, niedawno upieczonym? Wiesz co, no bo na stare lata mnie dopadła ta pasja hokejowa, Ech, żałuję bardzo, Ech, więc tak intensywnie to mm, zajmuję się tym właściwie trzeci sezon. No, Naprawdę? Jako, jakoś tak, trzeci sezon. Tak. Ty Z, dopiero grałeś trzy sezony? Tak, tak, trzeci sezon. No dwa sezony grałem, bo trzeci się dopiero zaczął. Jak ty trafiłeś na lodowisko? Z kijem, znaczy nie w ogóle, tylko na lodowisko z kijem w ręku. Wiesz co, to było jakoś tak, że przed laty zostałem zaproszony do reprezent hokejowej reprezentacji artystów. Mhm. Jest coś takiego jest? i ona sobie działa prężnie, aczkolwiek jest pewien problem, że generalnie chłopaki, którzy to założyli i którzy się tym zajmują głównie, intensywnie, są... to jest Śląski, Kraków. Okay. I oni tam się spotykają i łupią w tego hokeja dosyć regularnie, ale ci wszyscy członkowie, za przeproszeniem yy, drużyny z, z Warszawy, to się tak okazjonalnie tylko przy okazji jakichś meczów spotykali. A w związku z tym, że zrobiło mi się tego trochę mało, zacząłem się w to wkręcać, no to zacząłem szukać okazji do tego, żeby trenować na co dzień co tydzień powiedzmy o. No i okazało się, że tu jest bardzo prężnie działająca liga na torwarze. No i dołączyłem do chłopaków, którzy tutaj w tego hokeja łupią na poziomie amatorskim, ale bardzo porządnym. Psułem im grę bardzo mocno, no ale jakoś mnie tolerowali. Później ale okazało... pozwolili ci grać pomimo tego, że... Tak, no jakoś właśnie mnie akceptowali uprzejmie i, litościwie. I Później się jeszcze okazało, że TFN 24 założyło swoją drużynę. No i przykleiłem się do nich. Później wciągnąłem Znanego ci mojego serdecznego kolegę i twojego kolegę Mikołaja Pytela, takiego kolarza. No z tym kolarzem to bym nie przesadzał. No, no dobra, no, ale takie. Pa, pasjonata rowerów. Pasjonata rowerów, tak. No i tam we dwóch skutecznie chodzimy na ten, na ten hokej i z jednymi i z drugimi sobie gramy. Okej, okay, czyli ty jesteś, ale jesteś tak samo często jak Mikołaj? Tak, tak, w zasadzie staram się nie, nie opuszczać żadnego treningu. Rzadko się zdarza, żebym, żebym opuścił, to musi się, Bóg wie co, wydarzyć złego. Ale staram się zawsze być. Czyli ile macie treningów w tygodniu? Dwa. W okay. poniedziałki i w czwartki. O, w nocy. O, o której? 22:30 w poniedziałki, 23:30 w czwartki. Okej, okay, czyli generalnie jeżeli ktokolwiek zarzuci mi, że moja audycja jest późno, to ty jesteś dowodem na to, że to jest właściwie blady świt. O, Od Mikołaj właśnie idź. ogląda nawet audycję z nami. Cześć Mikołaj, pozdrawiamy. Cześć Mikołaj, cześć, hej, hej. Okej, okay, czyli ty, jak, jak ci idzie teraz w okeju? No coraz lepiej, no te postępy nie idą jakoś bardzo szybko, bo to trudny sport jest, ale idzie, chociaż... W moim wieku, pi piątka z przodu, no to wiadomo, że już refleks nie ten, trochę szybkość gorsza, no ale robię co mogę. No i mam nadzieję, że się jakoś tam rozwijam hokejowo na tym okay. poziomie amatorskim, żeby mniej psuć grę kolegom, tym z tej ligi w poniedziałki, wiesz? Okej, okay, okay. ale dobra, czekaj, bo. Ty w wakacje pojechałeś na zgrupowanie hokejowe. Tak jest. Bo do... cię trochę śledzę w internecie. Tak, to wiem. tak, tak. Na, na Słowację do, do Tręczyna, do do Mariana Gaborika. To w ogóle polecam każdemu, kto, kto kocha hokej, gra w hokej. Fantastyczne miejsce. Tręczyn przepiękny. Słowacja w ogóle fajna. Obóz mega profesjonalny, pięciu trenerów na lodzie. 30 jest takich uczestników takiego kampu, także jesteś bardzo dobrze zaopiekowany. No i dwa treningi dziennie bardzo intensywne, przez tydzień można dostać zdrowo w kość, ale super, naprawdę jest rewelacyjnie. Ale to jest naprawdę tak, że ty na tyle się mocno jarasz tym hokejem, że nawet sobie wyszukujesz takie zgrupowania. no. Semi profesjonalne? Słuchaj, jakbym się nie jarał, to myślę, żebym się zwlokł o godzinie 22:30, albo 23:30, albo wiesz, po spektaklu, albo nawet gdzieś wracając z trasy, z wyjazdu, żebym się jeszcze powlukł na, na lodowisko. To trzeba się naprawdę jarać. To co jest takiego magicznego w hokeju? Wiesz, co wszystko atmosfera, ludzie fajni grają w hokej. Mikołaj na pewno to też potwierdzi. To są po prostu fajni goście. Twardzi dosyć, z poczuciem humoru złośliwym. <laughs> Także szatnia też jest wesołym miejscem, bardzo. A to, to jest y, ostatnio ulubiony post, który wrzucała Mikołaj. Nie zna życia ten, kto nie był w szatni hokejowej. No, coś w tym jest. Rzeczywiście to prawda. Ja potwierdzam, tak jest. Wiesz co, to jest przepiękny sport. Jest szybki, dynamiczny, y, różnorodny. Jest bardzo trudny, ale jest absolutnie fascynujący. Nie ma miejsca na nudę, trzeba się bardzo orientować. Y, potwornie wymagający. Y, Fantastycznie się gra w hokeja. Okej, okay. a jak z jego trudnością, nie tylko techniczną, ale po prostu jakby wydolnościową? Czy to jest, krótko mówiąc, męczący sport? Słuchaj, opowiem ci tak, jak przyszedłem na pierwszy trening z tymi, z tymi końmi w poniedziałek, tą ligą, chłopcy tak na mnie popatrzyli, oni mnie tam testowali, co ja umiem, albo inaczej, jak bardzo nie umiem. No i po którejś tam zmianie, kiedy zszedłem z lodowiska, zobaczyli, że jestem taki lekko seledynowy na twarzy, Jeden litościwie popatrzył na mnie i mówi tak, spokojnie można żygać tylko za bandę, żebyś na lud nie żygał. Okay. Ten wysiłek jest tak cholerny na początku, że rzeczywiście aż, aż mdli. Trzeba się przyzwyczaić do tych interwałowych. Takich wiesz, wysiłków i teraz już jest okej, okay, ale na początku było ciężko. No dobra, ale kiedy miałeś pierwszy raz w ogóle łyżwy na nogach? Jako dziecko, ja kiedyś byłem w, w szkółce, takiej w, sz w szkole podstawowej, w szkółce łyżwiarskiej. Yy, I później jak to zarzuciłem, to przez długie lata w ogóle nie miałem łzew na nogach, a hokejowe, no to, to w ogóle nie, nie bardzo. Kiedyś mhm. jako dziecko miałem figurówki. Okay. Yy, no, więc teraz mnie dopadło na stare lata. Okej. Okay. No to jest przepiękne. Czy generalnie można do was dołączać? Czy to jest tak, że żeby do was dołączyć, trzeba mieć historię hokejową albo mieć no, twój poziom. Yy... Zadziory. Wiesz co, no nie wiem, trudno mi tutaj odpowiadać za. Ojców dyrektorów tego przedsięwzięcia zarówno poniedziałkowego, jak czwartkowego, ale myślę, że, że jakoś tam no, trzeba się jednak zapytać i, i zaprosić w to grono, bo to nie jest tak, że każdy z otwartymi ramionami no będzie właśnie. tam przyjęty. Okay. Ale czy Twoi pozostali koledzy mają historię hokejową? Czy w sensie, że są, nie wiem, grali kiedyś i teraz po latach wracają? Nie, nie wszystko... bardzo, bardzo różnie to bywa. Wiesz, niektórzy są kompletnymi amatorami, niektórzy mają jakąś tam przeszłość z dzieciństwa, albo Albo z czasów, kiedy byli nastolatkami, jakiś tam otarli się rzeczywiście o, o, o jakiś hokej, to od razu widać na lodowisku, jak ktoś trenował, to, to, jest, wiesz, to, to od razu jest widoczne. Bardzo różne są te historie, ale wszyscy to bardzo kochają i nikogo nie trzeba tam ciągnąć na siłę ani namawiać. Wszyscy po prostu grzeją, zasuwają na to lodowisko w nocy, przebierają się w te ciuchy i wychodzą na lód. Okej, okay. kontuzje? Rzadko. Rzadko. Dużo rzadziej z mojego doświadczenia niż w piłce nożnej, bo w reprezentacji artystów tej piłkarskiej też przez 20 lat byłem i mogę to ocenić obiektywnie. Mniej jest kontuzji, takich naprawdę no, poważnych mhm. do leczenia, mniej jest na lodowisku niż, niż w piłce nożnej, gdzie się zdarzało. No, tak, że koledzy musieli udać się na operację. Okej. Okay. Czyli generalnie to też nie jest tak, że ten sport, nie wiem, koliduje z Twoim występowaniem na scenę, że nagle. Tuż przed premierą nowego spektaklu masz Limo. Wiesz co, no, niestety muszę to wziąć pod uwagę, że coś takiego się zdarzy. E, więc y, no, w razie czego, puder, puder i, ten, i gąbeczka, i jakoś tam zama no. Okej, okay, ale to nie jest twój jedyny sport? Nie, 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 nie. Jest jeszcze kolarstwo. E, to jest też takie nowe moje odkrycie i zajawka. No oczywiście windsurfing. Z dawnych lat, zawsze on pozostał. Teraz się powoli przesiadam na kajta, no i narty. Narciarstwo alpejskie od najmłodszych lat, od tam 4-5 roku życia, i też się tam ścigam trochę amatorsko, więc w jakichś tam zawodach od czasu do czasu, więc to też bardzo kocham i, i kultywuję. Okej, okay, to zacznijmy od rowerów. Znaczy, był, był hokej, to może nie zacznijmy. Druga część to e, rowery. Ile jeździsz? No też trzy sezony. No czwarty sezon, tak porządnie. Naprawdę? No, no, ale tak naprawdę porządnie. Ja myślę, że ty jedziesz całe życie. Nie, 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 nie. Jako dzieciak jeździłem, dostałem od mojego dziadka, taki był rower, ty tego nie możesz pamiętać, bo jesteś za młody, rower, który się nazywał Jaguar kolarski. To, był, to było marzenie ściętej głowy w tamtych czasach. Ja byłem dziesięciolatkiem, kiedy dostałem, dziadek załatwił. Jakkolwiek to nie mi Czesław Lang kiedyś o nim opowiadał. Tak, miałem Jaguara na przerzutkach, faworit. I y, szytkach germiny enerdowskich. Taki był kraj. Mhm. Niemiecka Republika Demokratyczna, oni robili szytki i to, była, to było marzenie ściętej głowy, żeby dostać takie szytki Więc jak się przedzierławiła, to ją rozprówałem, wyciągałem ze środka, to, to jak prezerwatywa takie było cieniutkie, i to jakoś usiłowałem zakleić. Później zaszywałem tę szytkę nakle, naklejałem z powrotem na, na felgę. No, Roboty z tym było od cholery, ale jeździłem twardo. Wow! No, ale później była długa, długa, długa przerwa, i dzięki Mikołajowi pośrednio, znaczy on mnie nie namawiał jakoś mm -hmm. szczególnie, ale jakoś to się samo zaczęło dziać. Że tak jakby zacząłem się wkręcać w rower szosowy, no i w tej chwili bez tego żyć nie mogę. Nie ukrywam. I te ilości kilometrów przejechanych w sezonie są coraz większe, coraz większe. No i tak koło 10 tysięcy w tym sezonie przejechałem, to już jest porządnie dość. Naprawdę? No. Okay. Ale to nie jest dużo, bo moi koledzy tutaj mają wyniki dużo lepsze, także nawet nam się team taki za, zawiązał, Bike Expo Narodowy Team, takich jest, sześciu jaka jest, budrysów. Jaka jest historia tego teamu kolarskiego, Bike Expo Narodowy Team? Wiesz co, tak skrzyknął nas kolega Aryk Walus, który, który stworzył takie targi rowerowe i, i zimowe Snow Expo na, na Stadionie Narodowym. Jakby połączył nas w taką grupę, y, która no, razem jeździ. Y, razem jeździmy też na zawody jakieś amatorskie, trenujemy bardzo często ze sobą. Y, kilku kolegów jest bardzo mocno jeżdżących, naprawdę duże ilości kilometrów. Y, ja jestem gdzieś w środku tej stawki, czyli po środku. Okay. Czyli nie jestem najmniej jeżdżącym, ale nie jestem też najwięcej jeżdżącym. Jestem gdzieś tam w średnicy mniej więcej. No i świetnie się rozumiemy, dobrze się czujemy ze sobą i dużo jeździmy razem. Te treningi są rodzajem święta dla nas. Ukonstytuowały się też tak zwane psychoporanki, które wymyślili dwaj koledzy właśnie z tego timu, Tomek i Piotr i właściwie i od tego się zaczęło o 6 rano. Jeździmy treningi i to się regularnie się odbywa i nawet zimu. Znaczy dość regularnie oznacza mniej więcej prawie, prawie, codziennie. Co, prawie codziennie. Tak, okay. dokładnie. No dobra, jakby na słynnej warszawskiej trasie na Gasy. Tak jest. Co ci daje kolarstwo? Wiesz co, no wszystko, co można sobie wymyśleć od sportu uprawianego amatorsko. To znaczy tak, wydolność, dobre samopoczucie, endorfiny. Które się ruszają fenomenalnie po takim treningu kolarskim. Rodzaj, ja to nazywam, jakiś rodzaj takiej medytacji, takiego wsłuchania się w siebie, wiesz, bo przy dużej ilości jazdy na rowerze na pewno to znasz. Wpadasz w rodzaj takiego, takiego rytmu, takiego fajnego. Coś takiego, co można porównać, nie wiem, może do medytacji. Nigdy nie medytowałem jakoś specjalnie, ale tak to sobie wyobrażam, że to jest coś, coś podobnego. Same fajne rzeczy: kontakt z przyrodą, świetny wysiłek fizyczny, spalasz każdą ilość kalorii, jaką chcesz na rowerze, więc generalnie bezkarność kulinarna. Bardzo przyjemne. Bo nie musisz się ograniczać za bardzo, bo jeżeli dużo jeździsz na rowerze, to spalisz. Same fajne rzeczy, naprawdę. Okej, okay, no dobra. Piotr, założyciel Psychoporanków, pisze właśnie Wojtek, nie trzymaj go za długo, żeby jutro wstał na 5.45. Czyli to już nie jest 6, <grym> tylko 5.45. Tak, tak, to 5.45, właśnie mówiłem ci przed audycją, że troszeczkę się to przesunęło, bo koledzy się śpieszą do pracy, bo oni normalnie pracują, nie tak jak ja. Ja sobie mogę poleniuchować trochę w łóżku przed pójściem do pracy, a oni nie. W związku z tym gonią troszeczkę z tymi treningami porannymi. No, a ja się próbuję wstrzelić od czasu do czasu, ale mnie z kolei trudno się zerwać, bo ja późno kończę robotę w przeciwieństwie do nich. Oni trochę wcześniej. Znaczy późno kończysz, plus czasami po tym, jak skończysz robotę, czyli spektakl, lub inne rzeczy, jeszcze się pójść na hokej. I... O to, której kończysz hokej w ogóle? Wiesz, co ono w czwartki kończy o pierwszej w nocy. Okay, czyli no jak wrócę do domu, zanim się uspokoję trochę i. Yy, emocje opadną. O, emocje opadną, to w wpół do trzeciej udaje mi się zasnąć. Akurat w pół do trzeciej, tak, żeby o 5.45 już być na rowerze, czyli o 5.00 się obudzić, no to, to, jest że, idealnie. to jest idealnie. No dobrze. Skoro Piotr pisze nam, żebym Cię nie trzymał za długo, to jest taki też sygnał, że można do mnie pisać i to jest dobry moment na to, żebyśmy określili zasady tego programu. Program dzięki temu, że jest na żywo, angażuje was, czyli widzów. W związku z czym w dowolnym momencie możecie pisać pytania. Jeżeli pytania nam napiszecie, zapala się czerwona lampka. Czerwona lampka jest dowodem. Tutaj jest lampka na, dowodem na to, że jest pytanie. Wtedy ja czytam to pytanie i odpowiadasz na to pytanie. Jeżeli oczywiście odpowiadasz dobrze, to lampka gaśnie. To jest taka główna zasada tego programu. Więc ja Was bardzo serdecznie zachęcam do tego, żebyśmy żebyś, żebyście nam zadawali pytania. A ja będę starał się też mieć kilka swoich. Dobrze, porozmawialiśmy trochę o sporcie, teraz czas przejść do Twojego aktorstwa. Od kiedy wiedziałeś, że będziesz aktorem? W liceum mi się zaczęło to w głowie klucz, dlatego że trafiłem do trzeciego LO w Łodzi, gdzie było bardzo prężnie działające koło. E, takie recytatorskie, aktorskie prowadziła pani Krystyna Korcz, siostra rodzona tego kompozytora, Włodzimierza Aha. Korcza. E, i Miała duże sukcesy w tym. No i trochę towarzysko, bo koledzy tam zaczęli się udzielać w tym kółku teatralnym. Dołączyłem e, dla towarzystwa. No, a pani Korcz tak łatwo nie wypuściła ze swoich rączek, więc jak już dołączyłem, to zaczęła mnie wysyłać na jakieś konkursy recytatorskie. Zaczęła mnie angażować do jakichś wystąpień w szkole. No i tak zaczęło przeradzać się to powoli w pasję. Odnalazłem w tym przyjemność. Aha. No i coraz poważniej zacząłem myśleć o tym, żeby kontynuować to, zdając do szkoły filmowej w Łodzi. No i tak też się stało. Jak ci poszło to zdawanie? No, dobrze mi poszło, bo się dostałem za, za pierwszym, pierwszym razem. razem. Tak, 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 tak. I Ale mówię... to naprawdę jest dzisiaj tak, że jakby jak idziesz sobie przed grona aktorów, to oni patrzą i mówią: Ty, to jest ten, co się dostał za pierwszym razem. Podobno, podobno tacy są. Co ty nie, no to, to nikt tego nie. To nie jest tak? Po, po, poważnie traktujesz coś takiego. Nie, no. nikt nie patrzy na to, nikt tego nie odlicza, kto za którym razem się dostał, bez przesady, słuchaj. Nie, no pewnie, że nie. Kiedyś, za czasów, kiedy jeszcze byliśmy studentami, no to Aha. oczywiście, no, za którym razem no, no tak, no ty, ty, ty młody jesteś, bo ja to cztery razy zdawałem też. No to wtedy jeszcze miało znaczenie, ale teraz już w naszym życiu, to gdzie, no, skąd, kto na to patrzy. Okej, okay. no dobrze. Absolutnie. No, także zdałem, dostałem się i udało mi się też nie zostać wyrzuconym i skończyć. No to wiesz, duży sukces. No. I mało tego, jeszcze udaje mi się ten zawód Uprawiać przez tyle lat. Z lepszym gorszym, ale w sumie niezłym skutkiem, bo nie dając o sobie zapomnieć i móc z tego żyć, no więc poczytuję to sobie za sukces. Okej. Okay. Pierwsze role. Pierwsze role. Pierwsze role. Yy, pierwsze to było w ogóle w spektaklu dyplomowym starszego roku. To był taki rok, na którym był m.in. Bartek topa. Wagawryk, w ogóle bardzo dobry rok. Oni zrobili Ryszarda III, w reżyserii Jana Maciejowskiego. Myśmy tam dogrywali, jako studenci trzeciego roku, pomniejsze rulki. Aha. Ale ten spektakl był normalnie eksploatowany w repertuarze Teatru Studyjnego w Łodzi. I to był bardzo poważny, piękny spektakl, super inscenizacja. No i można powiedzieć, że to było moje pierwsze wyjście na scenę. Zawodowe, no bo to tam ludzie kupowali bilety na ten spektakl, więc można powiedzieć, że to już był spektakl zawodowy, okay. na zawodowej scenie. No. Później dostałem angaż do teatru dramatycznego w Warszawie, to już po moim dyplomie. No i tam pierwszy. Ale ty w ogóle pochodzisz z? Łodzi. Z Łodzi. Okay. Tak, Jestem Łodzianinem. Yy... I dostałem do Warszawy angaż. Maciej Prus mnie zaangażował do teatru dramatycznego. No i pierwsze moje wyjście w teatrze dramatycznym na scenie to był Fortinbras w Hamlecie. Mm -hmm. Nie wiem, czy wiesz, ale Fortinbras pokazuje się na chwilę na scenie, na samym końcu. Przychodzi i mówi: Posprzątać te trupy, teraz ja tu rządzę. I to właściwie Cała rola. tyle mniej więcej. No może trochę więcej słów mówi, Aha. ale ogranicza się. No, mniej więcej taki to ma sens i takie ma to znaczenie. Ale wejście było potężne, z muzyką, z płaszczem, zbroją, hełmem w łapie i w ogóle muzyką bardzo głośną, więc było imponujące. No i, i tak to się odbyło. Zresztą reżyseria Andrzej Domalik, Mariusz Bonaszewski w roli Hamleta, Plejada Gwiazd w obsadzie, Marek Walczewski w świętej pamięci, między innymi w roli Poloniusza. No piękny spektakl, także w sumie mogę powiedzieć, że debiut miałem niebyle byle jak. Mocny. Tak jest w Hamlecie. Bo no, nie był. No. no i później był Kordian, generalnie klasyka. Mm -hmm. Czechow, y przez lata y poważny repertuar w tym teatrze grany, kolejne role w szekspirowskich spektaklach. A później się zaczęło bardziej komediowo. No właśnie. I jak to jest u ciebie z tymi komediami? Czy ty uważasz, że masz jakieś masz wyjątkowe predyspozycje do ról komediowych? Wiesz co, no pewnie mam. Jakie? Pewnie mam. Yy, wiesz co, rodzaj pewnie wiskomiki takiej, wiesz, łatwości yy, komediowej, wyczucia komediowego. To jest taka wypadkowa, wiesz, paru rzeczy, czyli pewnie rodzaju takiego poczucia humoru scenicznego. Poczucia humoru trochę na własny temat, ale nie może to być wyłącznie poczucie humoru na własny temat, bo wtedy może się zrobić słabo. To, to jest zbiór takich wiesz, jakichś wrodzonych cech, które na pewno pomagają, ułatwiają właśnie gdzieś tam funkcjonowanie w takim repertuarze. No i pewnie dlatego dosyć dużo dostaje takich propozycji. Okej. Okay, czyli generalnie ludzie myślą, jeżeli ma być zabawny aktor w zabawnej roli, myślą ty. No między innymi ja. No. Pewnie jestem w gronie, w orbicie zainteresowań, jeżeli chodzi o obsadzenie w takim repertuarze. O, może tak. Okay. Zanim przejdziemy do dalszych pytań, Iwona zadaje pytanie, gdzie w najbliższym czasie będzie można zobaczyć Piotra? W którym teatrze, na jakiej sztuce? Zapraszam pojutrze do teatru Kapitol na spektakl O co biega? Okej. Okay. Najnowsza premiera teatru Kapitol, w której mam honor yy, grać. Bardzo polecam, myślę, że bardzo sprawnie, zgrabnie napisana farsa, to klasyka tego gatunku. Do zobaczenia okay. na widowni. To jest brzemienie. Ilu teraz w ogóle grasz e, sztukach? W ośmiu. W ośmiu tytułach. Naprawdę? Tak, tak, tak. Ale to znaczy z perspektywy w ogóle jakby zarządzania całym Twoim czasem. To jak często to się odbywa w takim razie? Ile, ile razy grasz w tygodniu? Wiesz co, nie potrafię ci tego uśrednić, bo czasem jest tak, że codziennie, a czasem jest tak, że trzy dni, a trzy dni nie gram. Okay. Cztery dni nie gram, trzy dni gram, ale generalnie większość dni tygodnia mam zajęte. Co prawda pięć tytułów jest eksploatowanych intensywnie, a trzy. Nie tak bardzo intensywnie, bo chyba z ośmioma tytułami, które by były bardzo mocno eksploatowane, nie dałbym rady, żeby to w kalendarzu zmieścić. Ale te trzy już są powiedzmy troszeczkę ograne i już, już nie chodzą tak, tak często. Natomiast pięć jest rzeczywiście często gęsto granych. Okej. Okay. Jak to jest, jak się gra w ośmiu rolach jednocześnie? Czy też nie mówię, że w tym samym czasie, ale jednak, że mimo wszystko no, naprzemiennie, jak szybko Ci się udaje przełączyć z jednej roli na drugą? No udaje się, wiesz, to nie jest jakiś wielki problem. Rzeczywiście przyznaję, że to jest moment w moim życiu jedyny taki. Jeszcze tak, tak gęsto nie było, jeżeli chodzi o, o tytuły i, i ilość ról granych w różnych, w różnych tytułach. Nie. Ale daj radę. Rzeczywiście, kiedy jest odstęp duży w graniu, to, czyli przerwa w graniu jakiegoś tytułu, no to muszę sobie usiąść i zajrzeć do egzemplarza, co tam było, i, i trochę wejść w tę te, w te postać i z powrotem sobie te klocki poukładać. Ale wiesz, praca w teatrze polega na tym, ten cały etap prób przygotowania roli, że to wchodzi gdzieś tam w kości, w organizm, to jest połączone z sytuacjami. Budowanie roli trwa, jest, jest tym takim mozolnym procesem, i dzięki temu później to, jak już masz zapisane na tym twardym dysku swoim, to tak łatwo nie umyka. Łatwo okay. jest to odświeżyć. A umiesz to, że tak powiem, nam przybliżyć? Ile czasu w ogóle trwa wasze, czyli aktorów, przygotowywanie sztuki w teatrze? No W dzisiejszych czasach ten, ten okres prób się skrócił. To jest w tej chwili nie, nie ma takiego komfortu pracy. To jest czasami, nawet miesiąc, to jest już naprawdę bardzo szybko, ale półtora miesiąca, dwa miesiące prób to jest, to jest myślę maks, absolutny. W takim przynajmniej repertuarze komediowo-farsowym czasem. Ale się... najpierw rozumiem, się uczysz sam swojej roli. Czy to już jest jakby od momentu, kiedy dostaniesz rolę nie, nie, do momentu nie, nie. jej wystawienia? To jest, to jest proces taki, że tak powiem, połączony. To znaczy zaczyna się od prób stolikowych tak zwanych, Aha. czyli siadamy, obsada siada z reżyserem, i czyta się egzemplarz cały z podziałem na rolę, czyta się najpierw na biało, reżyser nanosi poprawki, mówi o swoich uwagach, o swojej koncepcji. Co, to, co, to, co to znaczy czytać na biało? To znaczy bez yy, interpretowania jeszcze okay. specjalnego postaci. To znaczy, tak w miarę, Czyli czy po prostu żeby przejść przez te role, usłyszeć, jak to, jak to brzmi, w, tak jeszcze bez podgrywania, że tak okay. e, Z reguły jest scenograf, omawia się scenografię, jak będzie wyglądała. Często scenograf przynosi makietkę okay. pokazuje dokładnie, gdzie będą wejścia, wyjścia i tak dalej. Ma taką zbudowaną. E, omawia się kostiumy, a to, 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 to jest taki początek prób. Nanosi się poprawki, ewentualne skreślenia i skróty. Później zaczyna się etap wchodzenia na scenę po tych próbach stolikowych, tak zwanych czytanych, i wtedy konstruuje się sytuację powoli. Z reguły chronologicznie scena po scenie, różnie to bywa, ale najczęściej reżyser się stara, żeby w teatrze, żeby to było jednak chronologicznie, tak jak, jak sztuka biegnie. Ustawia się sceny, później się to łączy w coraz większe całości i tak dalej, i tak dalej. Aktorzy się uczą z reguły tekstu na raty, po trochu, to znaczy wchodzą, to nie jest tak, że siadasz w domu i wyrypiesz cały egzemplarz na, na pamięć, tylko to jest y, proces, okay. po, po, po scenie powoli. Czyli normalnie można powiedzieć, że e, sceny, że tak powiem, uczone są narastająco, czyli najpierw tak jedna, później, później jedna i druga, później jedna, tak, druga tak, i trzecia tak, i tak, tak sobie tak, po kolei. Tak czyli w głowie. Czyli generalnie pierwszą z reguły umiesz zagrać zawsze. <laughs> tak, a czym dalej, tym Im, gorzej, im, im z pamięcią. Im, Im dalej, tym, yy, tym gorzej. Dostaję od ciebie powiadomienie, że jest pytanie. Czy masz na myśli to pytanie, co będzie o kolarstwie? Yy, dobra, czekaj, bo nie widzę jakiegoś pytania. A co, by, nie, co będzie, a tam, jest, tam jest napisane, co będzie po kolarstwie, nie? Co, co za super głos. Wydaje mi się, że to jest tylko zapowiedź, pytanie do, e, pogadajmy o hokeju, kolarstwie i życiu na własnych zasadach, więc wydaje mi się, że to jest pytanie do, do tytułu jakby naszej audycji. Kamil, mm -hmm. widzimy Twoje pytanie, o kolarstwie już trochę było, pewnie jeszcze będziemy do niego wracać, więc może nam się lampka zgasić, żeby było, że odhaczyłem pytanie. Dobra. Przepraszam. Było, jest pytanie, ale o tym sobie rozumiem. No dobra. Czyli jakby idziesz i przechodzisz przez ten. i Dobra, wchodzicie na scenę, zaczynacie iść próba po próbie. Tak, Co tak. Co wtedy. Tak. Konstruujemy, szukamy sytuacji. Te sytuacje proponuje aktor, proponuje reżyser. Reżyser mówi też, czego chce, jak, jak widzi tę sytuację, jak widzi rozplanowanie na scenie. Aktor szuka dla siebie też motywacji do. No, najprościej mówiąc i, i tak trywializując to, żeby usiąść i żeby wstać, prawda? Mm -hmm. no bo to musisz mieć powód, żeby wstać, musisz mieć powód, żeby przejść, musisz mieć powód, żeby usiąść. Tak mówiąc to bardzo, bardzo trywialnie, żeby, żeby przybliżyć o co chodzi. Ale to jest no tak, tak, że ty w takim razie jakby w każdej granej swojej roli szukasz tego pierwiastka siebie? No Nie ma co żebyś nie, 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 nie. Każdą postać, którą grasz, jakby przepuszczasz przez siebie, nie uciekniesz od tego. Dlatego Hamleta gra się ciągle na nowo, na nowo i na nowo się inscenizuje, bo gdyby nie to, to można by to było zrobić raz, prawda? Okay. A robi się dlatego to ciągle na nowo, że każdy Hamlet będzie inny. W zależności od tego, kto tego Hamleta gra, to ten Hamlet będzie inny. Co innego będzie znaczyły problemy hamletowskie, będą dla ciebie, a co innego dla mnie. Okay. Inaczej to będziesz czuł. Inaczej będziesz przeżywał jakby dramat Hamleta, prawda? Dramat śmierci ojca, ojca. i tak dalej, okay. i tak dalej. Więc to na tym polega. Czyli jakby tworzysz postać, ale nie w oderwaniu od swojej wrażliwości swojej konstrukcji psychicznej, swoich doświadczeń. To, na tym to polega. Na tym okay. polega konstruowanie postaci. A jeśli chodzi już o e, poszczególne role, czy też poszczególne Sztuki grane sztuka po sztuce, czy to w zależności od Twoich jakby emocji, nastrojów, one się zmieniają? Czyli tak krótko mówiąc, jak już wchodzimy, scena wchodzi, jest premiera i później po trzech miesiącach jest grana ta sama sztuka. Ona bywa inna, inaczej grana już przez aktorów. Każda jest trochę inna, ale nie jest to dostrzegalne na szczęście dla widzów. Nie powinno być, to znaczy poniżej pewnego poziomu, poniżej pewnego standardu nie może to zejść. To znaczy w pewnej konwencji, w której to jest ustalone i ma to być, powinna być zachowana. Natomiast oczywiście jest inna energia. Każdy człowiek ma lepszy, gorszy dzień, ma trochę więcej energii albo mniej, troszeczkę ma inny rytm wewnętrzny. I my to oczywiście czujemy. Czujemy też e, w zależności od tego, jaka jest widownia. W zależności od tego, jacy widzowie dominują na widowni, taki jest odbiór. Jeżeli są, jest więcej widzów skłonnych reagować żywiołowo, to to nas też inaczej Aha. napędza inaczej, jeżeli są stonowani bardziej skłonni do słuchania. Okay. To, to wszystko ma znaczenie, bo to jest interakcja między nami, a widzem i między nami, nawzajem oczywiście, aktorami. Inaczej mi partner zagra, inaczej ja mu odegram. To, to, to wszystko żyje i to jest fascynujące, wiesz, bo to, to się oczywiście w, w ramach pewnych ustaleń i reżyserii, tego jak ten spektakl jest skonstruowany, to się nie zmienia zbyt wiele, ale oczywiście każdy spektakl jest troszeczkę inny i różni się od poprzedniego. Okej, okay. ale oprócz tego, że grasz w teatrze, zdarza ci się być również w kinie i telewizji? Tak, tak, oczywiście. Wolisz? Wiesz co? To jest zupełnie co innego. To jest inaczej. Ja zawsze mówię, powtarzam to, że bez teatru nie mógłbym żyć. Bardzo pilnuję tego, żeby, żeby być obecnym na scenie. Przed widownię, wychodzić przed, przed, przed widzów i grać dla nich na żywo. Natomiast no, kamera jest takim bezdusznym stworzonkiem. Dość okrutnym i bezlitosnym, które y, obnaża w troszeczkę inny sposób. Przed kamerą się gra inaczej, troszeczkę innymi środkami aktorskimi, mniejszymi środkami aktorskimi. Nie, ma zupełnie inne wymagania. Y, przebywanie, granie przed kamerą to jest ciągłe też oszustwo. Trzeba oszukiwać, kamera widzi inaczej. Często grasz z partnerem, którego de facto nie ma. Patrzysz w ramkę. Obiektywu, grając, że to jest twój partner, a jego tam naprawdę nie ma. On gdzieś stoi za kamerą, ewentualnie podrzuca tekst, albo w ogóle go nie ma. Yy, yy, tak zwane chodzenie po świetle, czyli musisz się poruszać tak, żeby nie, nie wyjść ze światła. Jest wyznaczona droga dla aktora, po której powinien się poruszać, bo tak jedzie kamera, czy tak się porusza. No jest mnóstwo uwarunkowań takich technicznych, to się rządzi innymi prawami. Bardzo trudne, a też troszeczkę niewdzięczne, ale też fascynujące i magiczne jest to, że ten efekt jest po długim czasie, bo jest postprodukcja, montaż. No i widzisz to, ten efekt po wielu miesiącach. Nie jest on zależny, jest dużo mniej, w mniejszym stopniu zależny od ciebie niż na scenie, bo to zależy, jak cię zmontują, jak cię udźwiękowią, w jakim kontekście to finalnie pokażą. Na to już nie masz wpływu często i, i często później wizja reżysera, czy też potrzeba skrócenia materiału mm, stanowi o tym, że na przykład. Twoja scena, która była długa i spektakularna. Jest bardzo króciutka, albo nie ma jej epizod albo w ogóle no, jej nie w ma. W ogóle jej nie ma okay. na przykład. Okay. To jest. Ee... To jest faktycznie, jakby akurat chyba na to nie patrzyłem nigdy w ten sposób, że faktycznie może się zdarzyć tak, że w postprodukcji coś wypada. Tak, tak, wylatuje coś, bo wiesz, bo nagle się okazuje, że jest 40 minut za dużo materiału Aha. i trzeba to skrócić. No i wtedy reżyser siada z montażystą, no i niestety, ciach, 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 ciach. ciach. I wiesz, nie ma co załamywać rąk, bo to wcale nie stanowi. O tym, że, że ty źle zagrałeś, tylko po prostu trzeba skrócić. I wtedy te rzeczy, które dramaturgicznie, fabularnie nie są tak istotne, trzeba wyciąć. No i tyle. Okay. Może boleć. Z której roli jesteś najbardziej rozpoznawalny? Wiesz co, no przed kamerą pewnie gdzieś tam wlecze się serial Trzynasty posterunek, który gdzieś tam ludzie wspominają, zapadł. Ile to jest pamięci. lat temu? 20. To jest 20 lat 20, już? 20 równo. To, bo to był e, 98-99 to była pierwsza seria 13 posterunku. Później był rok przerwy 2000, 2001 chyba druga. Okiency. Nie więcej. Więc zakończenie pierwszej serii posterunku to mija chyba dokładnie 20 lat. Wow. Tak, tak. No to było dawno. Kim jest Armii po 20 latach? Wiesz co, nie wiem. Trzeba by jego zapytać. No. Okay. Jakim jestem, to wiem. Jakim <laughs> jest ta postać. Ale zu zupełnie poważnie, czy uważasz, że dzisiaj ten format by się obronił? Myślę, że nie. Myślę, że yy, wiesz, co to miało swój czas i swoje miejsce. Yy, wtedy było to rzeczywiście czymś nowym. To był pierwszy polski sitcom. Nie, nie licencja, tylko, mhm. tylko autorski polski sitcom, który napisał Maciek Ślesicki, stworzył. Yy, I to wtedy rzeczywiście. Zaszumiało trochę na rynku i, i stało się po, po pewnym czasie, nawet przez niektórych określano jako serial kultowy. Natomiast w dzisiejszych czasach, w zalewie takich produkcji różnych, zresztą różnorakich, podobnych, myślę, że już nie miałoby takiej siły rażenia. Nie, to, to wtedy, wtedy gdzieś tam odegrało swoją rolę, teraz myślę, że niekoniecznie już miałoby takie znaczenie i taki odzew. Okay. Myśląc o kultowości tego serialu, co, co uważasz, że było w tym kultowe naprawdę? Wiesz co? To zwariowane poczucie humoru, absurdalnego zupełnie, mm -hmm. oderwanego od rzeczywistości, zwariowanego takiego troszeczkę zahaczającego miejscami o, o Monty Pythonowski humor. Każdy mógł znaleźć w tym serialu to, co chciał i na co go było też stać przez skojarzenia i intelektualnie, bo można było to odbierać na poziomie takiej klaunady i wygłupu, a można było znaleźć odniesienia pastiż i, i, i parodię pewnych, pewnych no, takich stereotypowych, gdzieś tam rozwiązań, i filmowych, i gdzieś do kultury odniesień. Więc to wszystko było na różnych poziomach odbioru do przeczytania. Okay. Jak się gra tego typu, czy też przygotowuje i nagrywa tego typu serial, jak, jak wy często gracie wtedy? W sensie, jak często są jakby nagrania? O, no, pierwszą serię po starunku kręciliśmy 6 dni w tygodniu przez 9 miesięcy. Czyli to jest. 12 godzin dziennie, plan zdjęciowy. Czyli to jest tak, że właściwie to jest prawie, że. Nazwijmy to serial on demand? Znaczy, że jakby wy jednocześnie leci, leci stary odcinek, a wykręcicie kolejne? Z wyprzedzeniem okay. zaczynaliśmy produk produkcję, ale później było już zmontowane odcinki, które już szły do emisji, a mhm. my kręciliśmy następne. Nie pamiętam jaki był zapas, z jakim zapasem to robiliśmy. Był ten zapas i oczywiście on był spory. Ale tak, tak było, że on był w emisji, a my pracowaliśmy nad kolejnymi odcinkami. Tak, dokładnie. Okej, okay. i to jest trochę takie pytanie: czy z perspektywy aktora, który gra, ty zaczynasz modyfikować rolę, czy też jakby sposób jej grania, w zależności od tego, czy co. Słyszysz na swój temat. Nie? Czytasz jakby różne komentarze w, pojawiają się w internecie jak ludzie cię odbierają, czy to wpływa, jak to, to grasz, czy mówisz, dobra, lecę dalej, tak jak jest zapisane i przygotowane przez reżysera. Znaczy, wiesz co, no, akurat staraliśmy się trzymać konwencji i trzymać tych postaci, które, które graliśmy konsekwentnie. Tak jest zdecydowanie lepiej, dlatego że yy, no, on był dosyć precyzyjnie wymyślony. Hmm? I te postacie były bardzo grubą krechą narysowane i tego się staraliśmy trzymać, no bo jak już to już, jeżeli się bawimy w coś takiego, no to było bardzo wyraziste i no, ostro grane bardzo, grubą krechą, no to trzeba było się już tego trzymać, wycofanie się z tego, zrobiłoby się z tego takie pół kawy, pół herbaty, jak to my mówimy w naszej w naszym żargonie aktorskim, czyli nie wiadomo co. Czyli kompletnie nie do nie wypicia. Nie wiadomo. E, nie wiadomo co. No dobra. Jak długo się to tobą ciągnęła ta rola? Wiesz co, no pff, trudno mi określić czas. No, do, do tej pory się, można powiedzieć, że czasami gdzieś tam czkawką odbija, ale ja tego nie traktuję jako czegoś bardzo złego. Oczywiście poniosłem na pewno jakieś tam konsekwencje tego, że to się przykleiło do mnie, ale ale bardziej myślę środowiskowo niż, niż przez widzów. To, to jakoś tak było negatywnie, mógłbym to negatywnie potraktować, dlatego że często słyszałem zarzut, Taki czy, czy, czy taki argument w środowisku przez producentów czy reżyserów, nie, nie, jego nie obsadzimy, bo on się kojarzy. No właśnie. Natomiast widzowie, y, sympatycy tego serialu często pytali, zaczepiali mnie na ulicy, dzień dobry, miło pana widzieć, w czym teraz innym będzie można pana zobaczyć. Oni czekali na to, mhm. że zobaczą mnie teraz w czymś innym. Ale niestety, no, nasz rynek jest taki dość zachowawczy. I, Bano się mnie obsadzić w czym innym, bo się kojarzy z Arnim. I rzeczywiście przez pewien czas tak było. Okej, okay, to, to, to trochę miało być moje pytanie, nawet będzie, ale najpierw jest prośba o kilka anegdot z gotowania siebie i innych aktorów na scenie, gotowania w cudzysłowie. O matko, no to yy, ciężko jest na, na zawołanie takie rzeczy, yy, rzeczy przywołać. Yy, tym bardziej, że. Często jest to bardzo sytuacyjne, więc musiałbym długo opowiadać, żeby kontekst przybliżyć. Okay. Natomiast no zdarzają się rzeczy zaskakujące i dziwne. Właśnie dzisiaj sobie przypomniałem taką sytuację. A propos czasy takie są dziwne, że bardzo modne jest wśród pani koleżanek z z naszego środowiska i z zawodu, ale nie tylko. W ogóle kobiety teraz bardzo chętnie poddają się zabiegom medycyny estetycznej. Mm -hmm. Często nadmiernie. To I to... pamiętam, że kiedyś umarliśmy ze śmiechu z kolegami, bo. W jednym z teatrów warszawskich, której, w którym graliśmy z koleżanką, jest tak, że niekoniecznie się można zobaczyć przed spektaklem. Bo garderoba damska jest tak umieszczona i męska, że przy wejściu się można w ogóle nie spotkać. Ogóle jest, czyli dopiero się widzisz na scenie? No i zobaczyliśmy koleżankę na scenie dopiero. E, świeżo po chyba jakiejś serii grubych zabiegów. W każdym razie prawie jej nie poznaliśmy. <grym> Uciekliśmy ze sceny wszyscy. Ze śmiechu tak nas zaskoczyła swoim wyglądem. Zdarza się. Dlatego trzeba z umiarem. Wszystko trzeba z umiarem. Okej. Czyli mogła was uprzedzić, na przykład, wysyłając wcześniej SMS-a. Słuchajcie, to. Mogła nam zrobić. Tak, to ja, żebyście się nie zdziwili. Chłopaki, to ja. Wchodzę na scenę za chwilę będę. Tak. Ja. Iwona jeszcze tylko podkreśla, że 12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu przez 9 miesięcy i robi emotikony symbolizujące, o ja pierdziele, to naprawdę niezły wyczyn. Tak, bo pierwsza seria 13 posterunku była kręcona na jedną kamerę. Teraz to jest w ogóle rzadkość, tego się nie robi w serialach, w produkcjach telewizyjnych pracuje się... Przynajmniej na dwie, często na trzy kamery. A ten serial. Możesz wytłumaczyć, widząc, to oznacza kręcone na jedną kamerę. To znaczy, że jest tylko jedna kamera. Konsekwencją tego jest, że scena dwójkowa. Czyli że wszystkie dialogi, jeżeli się dzieją, to są grane. Trzeba przestawiać kamerę. Tak. Czyli jest ustawiona kamera na ciebie. Gramy całą scenę dialogową na ciebie, jest przestawka światła i kamery i gramy tę scenę dialogową na mnie. Okay. A jeszcze trzeba ją zrobić w planie ogólnym, więc jest jeszcze z reguły na początku ustawienie dwójkowe, kiedy obydwaj siedzimy przy stole i pr kręcona jest ta scena w planie ogólnym, dwójkowym, a później blisko na ciebie, blisko na mnie. I to wszystko z trzech przestawień kamery i przestawień światła. W tej chwili się ustawia jedną kamerę tam? tam, jedną tu, jedna stoi tam, która łapie w planie ogólnym, i robimy to za jednym. Zamachem ewentualnie powtarzamy, jeżeli coś nie poszło, albo dla bezpieczeństwa, ale robi się to dużo szybciej. A wtedy to było kręcone na jedną kamerę, więc rzeczywiście ten czas na realizację był, był dużo dłuższy. Okej, okay, to trochę nie bywałe. E, panie Piotrze, ćwiczę oddech przeponowo żebrowy od soboty. Aha, 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 okej. Okay. Tak, tak napisał Maciej. Dobrze, pozdrawiam cię Maciek. Wiem, że w takim razie mieliśmy okazję się w sobotę spotkać, bo prowadziłem takie na pewnej firmy szkolenie z wystąpień publicznych. Eee, tak, bardzo to było miłe spotkanie. Grupa 40 bodajże dwuosobowa, przemiłych ludzi, bardzo otwartych, kreatywnych. Eee, no fajnie nam się przebywało przez, o ładnych parę godzin, bo spędziliśmy ze sobą no... Chyba z siedem godzin, z drobnymi przerwami, no, nawet więcej niż 7 ale, ale rzeczywiście ludzie bardzo kreatywni, fajni i między innymi poruszałem tematy techniczne, oddech przeponowy, żebrowy, także Maciek ćwicz dalej. Okej, okay. no właśnie, a jak ty sobie w ogóle jakby zarządzasz swoim głosem? Bo tutaj już kilka osób napisało, o ja pierdzielę ale głos. A z tym głosem to cała historia jest, ponieważ kiedy mnie przyjmowali do, do łódzkiej filmówki, to głównym jednym z zarzutów bardzo poważnych było to, że mój głos zupełnie nie koresponduje z moją posturą. Mówiłem za wysokim, takim nosowym, nieciekawym głosem. Naprawdę? Tak, tak. Także barwa jest wypracowana i mój głos, to musiałem się napracować nad tym, żeby to wszystko doprowadzić do porządku. To, Jak to? to? Nie było mi dane, tak od nie. nie. To jest wypracowane. Można zrobić bardzo wiele, żeby poprawić brzmienie swojego głosu, barwę. No, tego jest szkoła. Ale możesz, nie, bo to, to akurat jest coś, co mnie wcisnęło w fotel w tej chwili. To, że można poprawić dykcję. Okej, okay, dobra, ale brzmienie głosu naprawdę może Tak, go zdecydowanie. Są zajęcia z impostacji głosu, tak zwanej, okay. i tam się zajmujemy nie tylko tym, żeby ten głos, głos był nośny, i żeby go było słychać, żeby mnie było słychać w 25 rzędzie w teatrze, bo to oczywiście też ćwiczymy, ale też, żeby barwa tego głosu była e, odpowiednia, inna. I często jest tak, że no wielki chłop, wysoki, czyli, no taki czyli, nie, nie, mały nie jest. Czyli ty na przykład. A mówi głosem, który zupełnie no, nie licuje z jego posturą, że za wysoki, za wysoko marnie brzmiący i to wtedy nie jest rozdźwięk między, między postacią, posturą, a, a tym jak brzmisz. No, trzeba pracować nad tym, żeby to zmienić, bo tak to może się okazać, że to jest brak predyspozycji do uprawiania tego zawodu i wylot ze szkoły. Naprawdę, można zostać wyrzuconym da, ze szkoły da, aktorskiej da, da. za to, że sobie nie przemodelowałeś głosu po tak, to, żeby że nie brzmi, żeby że żeby po prostu. Tak, że wymowa albo głos, no po prostu, że to gdzieś tam jedno z drugim nie, nie współgra i, i, i kiepsko wygląda i nie nadajesz się. Okej, okay. Łukasz Grasy zadaje nam pytanie. Pozdrowienia dla pana Piotra. Pozdrawiamy ciebie, Łukasz ja Bardzo pozdrawiam, Wojciech, to do mnie zapytaj o stres związany z potrzebą, chęcią bycia perfekcyjnym w tym, co się robi. Bo wielu to ma. Na przykład ja, znaczy tak pisze Łukasz. Czy ma i jak radzisz sobie z błędami na scenie, na planie, czy je przeżywasz itp.? Co z oceną publiczności, recenzentów? My, dziennikarze, i ty też, Wojciech, ok, jako prowadzący program w necie, to bardzo miło, że zakwalifikować do, do tej samej kategorii, podlegamy ocenie. Nie zawsze trafnej, ale zawsze publicznej. Jednym słowem, czy masz grubą skórę, czy też jesteś wrażliwcem? Fajna rozmowa, tak skomentował. Pytanie. Tak, tak. No to w ogóle dobre pytanie bardzo i mądre. Yy, tak, oczywiście, znaczy, stres nie jest, nie jest mi obcy. Ten stres w moim przypadku no, on z, z reguły jest no, nierozerwalnie związany z premierą, kiedy jest mnóstwo tych znaków zapytania, kiedy jeszcze nie wiesz, wiesz, jak, od, jak odbiorą widzowie, czy fajnie skonstruowałeś postać, jak to zostanie ocenione, jak odbiór całej sztuki. Tych znaków zapytania jest wiele, i zawsze towarzyszy temu stres. Później ten stres w trakcie już grania, eksploatacji, spektaklu przeradza się raczej w rodzaj koncentracji, skupienia. Pozytywnie staram się go zamienić i to się udaje. Wypracowałem to sobie, to nie przyszło samo z siebie, ale udało mi się jakoś wypracować w sobie coś takiego, że żeby pozbyć się tego stresu paraliżującego, taki, takiego, który, który powoduje, że, że z, z, zaczyna się z nami dziać coś, nad czym nie panujemy. E, zamienić w rodzaj właśnie skupienia i koncentracji, e, konstruktywnej. E, I bardzo szybko, jeszcze w trakcie szkoły teatralnej, zaczęło się u mnie dziać coś takiego, że ten stres z, z, udało mi się zamienić Właśnie w rodzaju mobilizacji. Zawsze było tak, że wypadałem lepiej na egzaminie, czy lepiej na, na, na premierze, niż, niż przy ostatnim przykładzie. przed, że tak, na tak, 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 że zawsze była zwyżka formy. Nie jakoś to działa w ten, w ten sposób. Natomiast jeżeli chodzi o dalszą część pytania, czyli ta nieustanna ocena, ten egzamin, no to bywa niemiłe i bywa, bywa bolesne oczywiście, i zawsze się śmieję, że. Od nas w naszym zawodzie aktorskim wymaga się wrażliwości motylka, ale skórę musimy mieć nosorożca. Właśnie z tego powodu. Dlatego, że no nie ma cudów. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach media społecznościowe, gdzie w internecie można poczytać o sobie bardzo szybko, gdzie są portale plotkarskie. No dostajemy te kuksańce z prawej i z lewej strony. Trzeba sobie no, nauczyć się z tym radzić. Nie ma na to sposobu, metody uniwersalnej. Każdy musi sobie poradzić z tym po swojemu. I ja. Pewnych mediów, pewnych yy, portali staram się unikać. Oczywiście zaglądam w ograniczonym zakresie albo jak mi ktoś doniesie, że coś się pojawiło, no to sprawdzam to. Natomiast staram się jakoś specjalnie nie zagłębiać i nie biczować komentarzami, na przykład pod takimi newsami, dlatego że nic to nie daje specjalnego, a zatruwamy się w sposób no, koszmarny. I, I wtedy zaczynamy patrzeć na świat i ludzi otaczających nas w sposób niezbyt życzliwy, bo często nie podejrzewamy ludzi o aż tak dużą niechęć i tak małe instynkty i małe, małe ambicja. A, a o tym się można przekonać czytając komentarze w dużych ilościach pod takimi postami i informacjami w portalach plotkarskich, na przykład. Okej. Okay. I jakbyś potrzebował wodę, ewentualnie do tej, oczywiście ona jest do, bardzo do dyspozycji. Chętnie się ta Iwona, ta jest, może być gazowana akurat też. Ja tylko to ty... bardzo mnie cieszy. Okej, okay, dobrze. Oglądam wywiady z aktorami z Alternatywy 4 i oni opowiadali, że kiedyś wszystko na taśmę kręcili, więc trzeba było się starać, bo już nie było dubli. Nie to, co teraz bez końca. Jak ty w ogóle sobie radzisz z dublami? Ty jesteś takim aktorem, który lubi duble? Wiesz, co nie. Nie sądzę, żeby jakiś aktor szczególnie lubił Duble. Ja w ogóle chyba też to raczej by trzeba było któregoś z reżyserów zapytać, ale najlepiej wypadam przy tych pierwszych dublach. Kolejne powtórzenia wcale w moim przypadku akurat nie, nie wychodzą szczególnie na dobre. Natomiast nie do końca jest to prawda to, co Iwona. Iwona napisała, dlatego że kiedyś rzeczywiście trzeba było oszczędzać taśmę, a teraz nie ma czasu. Aha, Czyli okay. znowu jest, wszyscy się śpieszą. Jest z reguły w tej planie dnia: jest napchana straszna ilość scen, na nic nie ma czasu. Wszyscy się śpieszą i nie ma komfortu, ale nie wynika z tego, że, że jest problem z taśmą, bo rzeczywiście można namagnetyzować tych, tych dubli tam dużo i wrzucić gdzieś tam na, na dysk. Nie ma tego ograniczenia, ale jest ograniczenie czasowe. Wszyscy się śpieszą, cały czas producent stara się wcisnąć tych scen więcej, żeby tych dni zdjęciowych było jak najmniej, żeby zmniejszyć koszty produkcji znowu jest ograniczenie, tylko po prostu czasowe. Okej. Okay. Rozumiem, że z jednej strony są to koszty, a z drugiej strony też po prostu dostępność lokalizacji. Znaczy po prostu się kręci bardzo dużo. No, jakby... Bardzo dużo i, i, i niestety bardzo szybko. Dlatego też często odbija się to na, na jakości niektórych polskich produkcji. To, to, to jest ten problem, wiesz, że często porównujemy się tam z amerykańskimi jakimiś produkcjami. Oni tego czasu mają więcej, mają, wiesz, dużo większy luz wynikający z tego, że budżety mają po prostu większe. I, i na więcej ich stać i, i stać ich na to, żeby taki film robić dłużej, zwyczajnie dłużej, a wtedy przez to porządniej. Okej. Okay. Wymarzona rola? Co byś chciał jeszcze zagrać? Albo w czym? Może nie kogo, a w czym? Wiesz co? Ech. Na szczęście w tym zawodzie, to jest piękne w tym zawodzie, że po, po, potencjalnie może zdarzyć się wszystko, każdego dnia. Czyli potencjalnie możemy sobie pofantazjować. Może zadzwonić Spielberg jutro. Albo mhm. Polański. Potencjalnie może. Może. Oczywiście pra, no, nie, nie oceniajmy prawdopodobieństwa tego, że tak się wydarzy. Ale owszem. Natomiast zawsze powtarzam, chciałbym grać rzeczy skrajnie różne, biegunowo różne. Marzy mi się jeszcze jakiś film kostiumowy, jakieś kino wojenne i przyzwoity dramat, dobrze napisany, żeby była różnorodność, żeby można było podotykać różnych materii, różnych konwencji w tym zawodzie. To, co jest w tym zawodzie najpiękniejsze, żeby się nie szufladkować w jednej konwencji, że ciągle gram komedię, że ciągle gram farsy na przykład, żeby był ten płodozmian. To co świętej pamięci Jan Buszewski też zawsze mówił i na czym bolał, prawda, że on chciałby tak dramatycznie, a ciągle, a ciągle niestety, i... komediowo. No to mnie się też marzy, żeby było różnorodnie, żeby było i taki smak i jeszcze inaczej. Okej. Okay. Ale jak patrzysz w ogóle na reżyserów, którzy cię obsadzają w różnych rolach, czy to jest trochę tak, że oni też Zaczynają cię już brać, nazwijmy do tych, ja przepraszam, jeśli wypomnę wiek, ale do tych ról dojrzałych, czy dalej no, jeszcze mówią, dobra, ucharakteryzujemy go i jeszcze zagram młodzieniaszka? Nie, no w moim przypadku to raczej jednak, e, jednak gdzieś tam to idzie bezpośrednio w parze z rzeczywistym moim wiekiem. Mhm. E, chociaż na scenie mniej, ale przed kamerą to, to jednak tak, tak mnie u umiejscawiają dokładnie w zgodzie z, moim, z moją, z moją metryką. metryką. Tak, z moją metryką. Ale czy, czy to faktycznie jest tak, że jakby w zawodzie aktora trochę to jest w pewnym sensie piękne, że po prostu jak w naturalny sposób postępują ci lata, to w naturalny sposób otwierają się pod przed tobą kolejne możliwości i kolejne role? Tak, no zwłaszcza wiesz co, no u mężczyzn. Nie da się ukryć, że u kobiet w tym zawodzie no to, jest, to jest dość okrutne, bo z czasem, z wiekiem ról żeńskich ubywa dla tych kobiet dojrzałych. Jest ich coraz mniej propozycji. Ale u, u, u... W ogóle. Mniej pro... ról u... dla kobiet dojrzałych. Znaczy pi... Mniej postaci. Z znaczy po prostu mniej postaci? Tak, 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 tak. Zwyczajnie jest mniej postaci. Zarówno w dramacie, w dramaturgii jak i w filmach, w scenariuszach, po prostu dla dojrzałych kobiet. No tych mam, ciotek, już mówiąc tak lapidarnie, no jest po prostu mniej jest takich postaci, mniej ról jest pisanych dla, dla kobiet w wieku dojrzałym, a, a, tak, a dla wiesz? mężczyzn nie. Dla, dla facetów dojrzałych jest, jest dużo yy, pisanych. Wiesz, tych, tych, jednak ten wachlarz dostępnych ról, postaci w dramaturgii światowej i też w scenariuszach filmowych jest dużo większy. Ty, właśnie nigdy o tym nie myślałem, ale jak teraz ale tak powiedziałeś jest. głośno, to tak jest. Mhm. Dokładnie tak jest. Znaczy, że jeżeli jeszcze mówimy o jakimkolwiek zarządzaniu różnorodnością na poziomie wieku średniego, to tam jeszcze gdzieś ta jest, nazwijmy to, no, w miarę zrównoważone, to im idziemy dalej, tym faktycznie się. Ten świat się staje coraz bardziej męski. Dlatego zauważ, że, e, że no, znikają takie cudowne gwiazdy. Michelle Pfeiffer teraz no, dużo rzadziej możemy zobaczyć. Ciężko jest się doszukać jej w tej chwili na ekranie w jakichś tam rolach. Prawda? No, jest kilka wspaniałych aktorek w wieku dojrzałym, które zagarniają te najciekawsze propozycje na rynku, tym amerykańskim rynku, hmm. wielkim filmowym a reszta gdzieś tam znika często. Okej. Okay. Czy ty czujesz się na tyle dobrze, że mógłbyś grać jeszcze w, właśnie w dużych produkcjach międzynarodowych? Wiesz co, no czuję się fantastycznie. Mam takie poczucie, skromnie powiem, że jestem w bardzo dobrym momencie mojego życia, jeżeli chodzi o moją kondycję fizyczną, psychiczną, e, mentalnie czuję się świetnie. E, natomiast w międzynarodowych Myślę, że bariera językowa byłaby tutaj bardzo poważnym problemem. Nie, nie mam jakby opanowanego języka na tyle, na, na tak dobrym poziomie, żeby, żeby swobodnie sobie, sobie poradzić, pewnie w kinie światowym. To jest jednak ograniczenie bardzo poważne. Aha. Natomiast pod każdym innym względem, myślę, że i, i, i fizycznie, i kondycyjnie, i jeżeli chodzi o wygląd mój. Jeżeli chodzi o, o, o sylwetkę i, i wytrenowanie, to jak najbardziej dałbym radę. Natomiast językowo pewnie byłby problem, to jest, to jest po, poważny kłopot. Jesteśmy jednak skazani na granie, jeżeli już to obcokrajowców, no, żeby, okay. żeby gdzieś tam ten akcent był akceptowalny. Tak, to, to. A jak jest w ogóle jakby ze staraniem się o rolę? Bo to jest w ogóle ciekawe. Znaczy, ja jestem człowiekiem, który jednakże zawodowo wywodzi się ze sprzedaży i zawsze będę mówił, że ja pozyskuję swoich klientów w taki sposób, że sobie ich wymyślam, następnie do nich docieram, przekonuję ich, żebyśmy ze sobą pracowali i jakoś mi się udaje. W aktorstwie jest coś takiego jak proaktywność, że nie wiem zaczynasz knuć sobie, jakie role chciałbyś grać i nasz szuk, albo u którego reżysera chciałbyś grać, i zaczynasz go szukać, docierasz do niego, i tak dalej. Czy to jest generalnie, że czekasz, aż on do ciebie przyjdzie i powiedz, mam dla ciebie pomysł? Nie jestem najlepszym adresatem dla tego pytania. Wiesz, bo ja sobie z tym radzę po prostu kiepsko, ale wiem, że młodzi koledzy, już młodsze pokolenie, fantastycznie się w tym świecie obracają. Są międzynarodowe agencje aktorskie, mhm. do których oni się zapisują online, mhm. w których wiesz, składają swój akces, gdzie cały czas są aktywni, przypominają o sobie. Nawet prowadząc zajęcia, bo ja też prowadzę zajęcia w warszawskiej szkole filmowej ze studentami, z jedną z takich najpoważniejszych reżyserek castingu, reżyserek obsady na polskim rynku filmowym, Wiolą Ból, Miałem okazję prowadzić zajęcia też w ramach moich zajęć. Była zapraszana Wiola, prowadziła fantastyczne i bardzo ciekawe zajęcia, i ona opowiada, i kieruje tych młodych studentów, dokładnie im pokazując takie strony i takie agencje aktorskie, mówiąc o tym, że ich obowiązkiem, kiedy jadą na wakacje do jakichś krajów, gdzieś w Europie. Jest znaleźć... Zachodniej jest przy okazji znaleźć agencję, zostawić swoje namiary, zostawić swój materiał, swoje CV, żeby to cały czas wykorzystywać i cały czas być aktywnym na tym, na tym rynku. Ja należę do tego pokolenia trochę starszego, które jest dużo mniej operatywne pod tym względem. I myślę, że tu pozostaje wiele do. Do, do zrobienia na tym polu, jeżeli chodzi o moją osobę, i, i pewnie wiele rzeczy to można po, potraktować jako zaniedbania z mojej strony. Także nie jestem najlepszym adresatem, jeżeli chodzi o, o takie pytania. Okej, okay, czyli ty tego nie robisz, ale generalnie w ogóle w świecie można to robić? Tak, to znaczy. tak, tak, tak. I młodsze pokolenie i młodzi aktorzy wiem, że, że bardzo, bardzo są aktywni na tym polu i, i dużo, bardzo robią. Już działają zupełnie inaczej niż my, niż, niż to moje pokolenie i pokolenia starsze. Oni już zupełnie inaczej funkcjonują. Okay. Powiedziałeś o online. Ty nie jesteś bardzo aktywny w świecie online owym. Nie bardzo, ale też nie jestem zupełnie pasywny. No nie, ale jesteś bardziej aktywny jako ty, jako ty, niż ty, jako aktor. W sensie ta, ta, tam jest bardzo dużo. Ty dalej dbasz o to, żeby jakby komunikować swoje wewnętrzne przekonania. Tak, tak, e... tak. To prawda. Masz swój kanał na YouTube? Nie, 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 nie posiadam swojego kanału na YouTubie. Może powinienem coś zmienić w tym względzie. Nie mam. Na razie nie mam. A twój kolega z 13 posterunku ma? Wiem, nawet wziąłem udział w jakichś takich wspominkach tam na, jego, na tym jego kanale i to byłem zaskoczony nie doceniam siły cały czas tego rodzaju mediów, bo spotkało mnie mnóstwo później słów, uznania i. Wiele osób mnie zaczepiało, mówiąc, że oglądali to i zresztą pochlebnych takich opinii dużo usłyszałem na ten temat, bo to tam chyba w dwóch częściach takie były nasze wspominki z Cezarem z czasów 13 posterunku. Myśmy to nagrali i to on wrzucił na swój kanał. Mhm. I wujek Czarek czy pewnie często podkreśla, że Odkrył dzięki YouTube'owi temu, że jest nowe pokolenie, którego jakby go no, no, bardziej z YouTube'a niż z jego wszystkich ról filmowych. No, no i tak jest. Zdecydowanie tak, tak, tak pewnie jest. No ja też zauważam i yy, to jest takie dziwne i zaskakujące, że. No, pewne osoby zupełnie mnie nie kojarzą jakby z mm -hmm. ekranu, ale gdzieś tam im świta, że a to tam gdzieś właśnie na YouTubie mnie z Cezarem widzieli, że coś tam. Także rzeczywiście, może, może powinienem się trochę uaktywnić bardziej na tym polu. No. I jak myślisz o takim uaktywnieniu? To o, o czym byś chciał robić swój kanał na YouTubie? Wiesz co, no? Myślę, że, że o tym, co mnie pasjonuje, co mnie kręci. Czyli i o moich sprawach zawodowych, i na przykład o takim hokeju, i na przykład o takim rowerze, kolarskim, i o moich zajawkach i pasjach, w które się wkręcam bez opamiętania, to myślę, że to mogłoby być interesujące. Okej. Okay. Narty. Narty. Ile, ile jeździsz? Wiesz co, zacząłem w wieku mniej więcej 4 5 lat, no i jeździłem zawsze bardzo intensywnie. No, swojego czasu no, naprawdę bardzo dużo bo jeszcze miałem na to też po prostu miałem więcej czasu na jeżdżenie na nartach, zawsze miałem ambicje żeby jeździć sportowo amatorsko ale sportowo ścigać się w zawodach także i staram się tego pilnować cały czas jeżdżę na tyczkach sobie u moich kumpli z podhala mam serdecznych kolegów z tej branży narciarskiej, którzy organizują też wyjazdy, obozy, szkolą na, na nartach, byli zawodnicy. Ja u nich sobie jeżdżę, jeżdżę sobie treningi, jeżdżę na tyczkach, jeżdżę gigant, jeżdżę slalom. Cały czas staram się to, to, to robić, kultywować i, i pilnuję, żeby, żeby mieć okazję. Okej. Okay. W tym sezonie dużo będziesz jeździł? No właśnie kalendarz nie wygląda zbyt zbyt optymistycznie, ale na pewno wykroję czas. Uczę teraz moją córkę też jeździć na nartach, odpaliła wreszcie, w zeszłym sezonie bardzo, bardzo fajnie zaczęła, zaczęła już skręcać i pojechała na Kasprowy ze mną, zjechała parę razy Gąsienicową, parę razy Goryczkową, zjechała do Kuźnic nartostradą, stanęła, spojrzała w górę, no to... Słupy kolejki linowej, tam w kierunku Kasprowego w Kuźnicach już na dole. I mówi, Tato, mam satysfakcję. Po raz pierwszy to usłyszałem, to bo piękne. do tego momentu miałem cały czas poczucie, że ona bardziej dla mnie jeździ na tych, na nart, na tych nartach niż dla siebie. A, a to był pierwszy moment, kiedy, kiedy usłyszałem w jej głosie, że, że ma z tego przyjemność. To piękne. No. Okej, okay. no dobrze. Ja mam do Was oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście jeszcze zadawali pytania. Jeżeli chcecie jakieś pytania zadać, zanim uciekniemy w kierunku planów YouTube'owo, hokejowo, rowerowych lub innych wydarzeń aktorskich. Pamiętajcie o tym, że możecie sobie spokojnie tutaj zadawać pytania, jeżeli jesteście razem z nami i chcielibyście się czegoś dowiedzieć? Nie myślę, że jest pytanie. Jeżeli, jeżeli patrzysz dzisiaj na e, jakby rozpoznawalność, tak, bo sobie o tym mówimy, tak. ty jesteś wyrazistą osobą, również masz bardzo jasne przekonania polityczne, które u, uzewnętrznasz. Tak, tak, zdecydowanie. Nie boisz się, że one ci mogą przeszkodzić zawodowo? Nie kalkuluję w tym względzie zupełnie. E, wiesz co, to jest mi obce jakaś, jakieś postawy konformistyczne, konktatorstwo. E, no, czuję się gdzieś patriotą wewnętrznie, czuję się związany z, z Polską i dobro naszego kraju i nasze dobro przede wszystkim jest mi bardzo bliskie i leży mi na sercu. Jeżeli widzę coś, co mnie niepokoi, co oceniam jako zło, które się dzieje, no to staram się temu przeciwstawiać i daję temu wyraz głośno i wyraźnie. Okay. Stąd, stąd jakby takie moje komunikaty wprost. Jasne. Ale czy twoi koledzy na przykład nie przychodzą do ciebie i nie mówią ty słuchaj, weź Piotr, odpuść, to wiesz, to może ci zaszkodzić. Wiesz co, niektórzy tak mówią. Niektórzy tak mówią, no ale no, wiesz, każdy jest kowalem swojego losu. Yy, widzę na naokoło postawy Lizusowskie. Są ludzie, którzy się próbują pod to podłączyć. Mm -hmm. Odciąć od tego kupony. W sposób dość żenujący to robią niektórzy. Ja uważam, że trzeba być wiernym sobie. Poza tym leży mi na sercu i dobro mojej córki. Nie jest mi obojętne, w jakim kraju będzie żyć. Ja nie chcę, żeby to był kraj rasistowski, ksenofobiczny, przepojony nienawiścią, zacofany. Nie chcę. Chcę, żeby, żeby żyła w kraju europejskim, kraju otwartym na, na świat, żebyśmy się cywilizowali. Żeby, żebyśmy wspólnie gdzieś tam się czuli obywatelami świata, nie zamykali się na, na resztę, resztę świata. Myślę, że jest dla każdego koloru skóry, i dla każdego wyznania i przekonań miejsce na tym świecie ważne, żebyśmy się nawzajem szanowali jako ludzie i dbali przede wszystkim o środowisko, o przyrodę, o to, co nas otacza, bo z tym jest coraz większy problem. A to, co się dzieje w ostatnich latach w Polsce, jest zaprzeczeniem tego, tego wszystkiego, co jest dla mnie ważne i co ja cenię i szanuję również w tej sferze ochrony przyrody, ochrony środowiska. Bo tutaj też nagle zaczęło się, nie wiem, rąbanie puszczy i cały czas polityka jakaś spalania węgla w dużych ilościach i to jeszcze tego importowanego na przykład z Rosji bardzo złego, złej jakości, która dziwn dziwnym trafem w ostatnich latach zwiększyła się pięciokrotnie import, akurat z Rosji tego węgla, ciekawe dlaczego, w ramach ochrony polskich kopalń. No i to są takie różne tematy, można to ciągnąć w nieskończoność, nie po to się tu spotkaliśmy, ale, ale ale to jest coś, co, co mnie gdzieś tam boli dotyka i nad czym nie mogę przejść do porządku dziennego. Ja ci dziękuję bardzo. Znaczy dziękuję Ci bardzo, bo jesteś dla mnie to akurat pewnie nawiążę do, do twojej, jakby sfery właśnie w tych mediach społecznościowych. Jesteś jedną dla mnie z tych ludzi, których. Dziękuję za za, za za pilnowanie normalności tego kraju. Znaczy że jakby jest za otwarte wyrażenie wprost, dokładnie w tym świecie, w którym coraz więcej ludzi mówi kurczę, może, może nie ma sensu, bo, bo, bo może gdzieś to zaszkodzić to, to, to. No tak, wiesz co ja przeżyłem? Ja byłem co prawda dzieckiem i nastolatkiem w czasach tak zwanej komuny. Ja dokładnie pamiętam jak ten świat wyglądał, jak ludzie się ustawiali. Do tego, w tej, w tej rzeczywistości, jak próbowali się do tego dopasować, mm -hmm. jak próbowali w tym funkcjonować, pływać. Mam wrażenie, że historia za zatoczyła koło, że teraz zaczyna się dziać coś podobnego. Nie ma we mnie zgody na coś takiego. No, mnie brzydzi głęboko. Ja uważam, że po prostu złu należy się przeciwstawiać. I jeżeli dzieje się coś, co, co jest ewidentną krzywdą, bo w tej chwili odbywa się coś takiego, że odbywa się krzywdzenie ludzi. Możemy nad tym nie wiem, przymykać, oczy możemy nad tym próbować przejść do porządku dziennego, ale tak nie jest. Są tysiące ludzi zwalnionych z pracy, tysiące ludzi, którzy zaczynają czuć się nieswoją, dlatego że, że odczuwają to, że są piętnowani, że są wytykani palcami, to, to należy się temu po prostu przeciwstawiać i tyle. Okej, okay. dobra, mamy pytanie i teraz niestety problem polega na tym, że ja tego pytania tutaj widzieć nie mogę, ale może zobaczę je tutaj. Bo... To poszukajmy, może gdzieś się wyświetli. Nie, to pytanie na pewno się zaraz nam wyświetli, zaraz się nam je po po pojawi i będziemy sobie je mogli zobaczyć. Dobra. Jest. Czy pan Piotr oglądał ostatnio Jokera? Oglądałeś Jokera? Tak, oglądałem. No, to w ogóle wbiło mnie w fotel. Wbiło mnie w fotel, ponieważ nie przypominam sobie filmu, filmu jednego aktora. Nie mogłem oderwać wzroku yy, od Phoenixa. To, to nie, niezwykłe, jaką on ma siłę, jaką stworzył postać sugestywną, yy, wielowymiarową. Yy, no to kino porażające swoją, swoją siłą, on swoim magnetyzmem. To jest niesłychana charyzma. Reżyserzy filmowi to, to wiedzą i, i mówią często o tym, że jest aktor, który mu pociągnie główną rolę, czyli ma na tyle siły i charyzmy, że on jest w stanie mu uciągnąć, a są aktorzy, którzy są świetni, ale na przykład mogą grać tylko role drugoplanowe. Ponieważ nie nadają się, nie dźwigną jakby postaci, żeby, żeby ją uciągnąć przez cały film jako, jako tej główniaka tak zwanego. No, yy, yy, Ho -Kin, Ho -Kin, tak jak go mhm. się czyta, poprawnie jakoś tak. Phoenix, jest, jest typowym przykładem aktora, który no, zawładnął właściwie całym ekranem. To niesłychane zupełnie co on tam wykonał w tej roli, w tym filmie. Film jest w ogóle. Obudza do refleksji, jest niejednoznaczny. To jest taki od w... zło, geneza tego zła i tego, co się z człowiekiem dzieje, jak on narasta, ta drogi, która go prowadzi do, do tego, yy, no, to jest bardzo ciekawie pokazane w tym filmie. Też taki film do refleksji dla różnych ludzi, w zależności od tego, jaką masz wrażliwość. I jakie skojarzenia ci się nasuwają, to, to, to dostaniesz, jakby oglądając ten film. Zrobił na mnie ogromne wrażenie. Niesłychane. Okej. Okay. Powiedziałeś o tym, że są aktorzy, którzy potrafią uciągnąć główniaka. To w ogóle ładnie, ładne określenie. A ty? Nie wiem. Nie wiem, ponieważ ja nigdy nie grałem głównej roli w filmie, więc trudno mi jest to ocenić. Ale ponieważ jej. Do tej pory nie dostałem, więc na razie sądzę, że oceniony byłem przez reżyserów, potencjalnych pracodawców moich, że raczej nie, ale może to wszystko przede mną. Niektórzy dojrzewają do, do pewnych ról, do pewnych etapów w swoim zawodzie i to nie jest powiedziane. Są aktorzy, którzy zaczynają. Swoją karierę, taką dużą karierę w dość późnym wieku. Czasami nie zdarza się to w ogóle. Trudno to przewidzieć. A jak Ty myślisz o swojej karierze, to myślisz, że ona jest duża? Ona jest średnio. Ona jest taka sobie. Ona jest, myślę, stabilna. Myślę, że to jest yy, taka droga, która, 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 która mnie się przytrafiła, przytrafia cały czas. To jest. Yy, Taki, to, co powiedziałem wcześniej, to jest coś takiego, że nie daje o sobie zapomnieć. Cały czas jestem, funkcjonuję w tym zawodzie, ale nie było wielkich fajerwerków, takich ogromnych jakichś strzałów, ale też nie było takich spektakularnych klęsk. Jest taka przyzwoita średnica. Może to i dobrze, może to i trochę źle, bo Cały czas czekam na fajerwerk, oby się wydarzył, przytrafił, ale też cieszę się, że, że, że udaje się stabilnie jakoś funkcjonować i, i mam cały czas wrażenie, że się rozwijam, że się rozkręcam, że zdobywam doświadczenie, że nie stoję w miejscu. To, jest, to sobie poczytuję za sukces. Przygotowanie do roli. Znaczy, jak dużo dzisiaj byłbyś w stanie. Poświęcić do tego, żeby się przygotować do roli. Na przykład przychodzi do ciebie, nie wiem, reżyser i mówi: Mam dla ciebie taki pomysł, żebyś zagrał Grubaska, takiego otyłego gościa. No to myślę, że wszystko. Jeżeli scenariusz byłby na tyle interesujący i zajmujący dla mnie, że chciałbym to przyjąć taką rolę, to zrobiłbym wszystko. Znaczy, Ale podporządkowałbym całe swoje funkcjonowanie w przygotowaniu roli, żeby, żeby i zarówno fizycznie, jak i mentalnie się do takiej roli przygotować, do takiego zadania. Znaczy, pytam celowo, bo jakby oczywiście świat pewnie. Czasopism męskich, mam tutaj na myśli Men's Health, pokazuje oczywiście wszystkie sukcesy aktorskie pod tytułem Zobaczcie przemianę i przygotowanie się do roli. I to jest to, to przygotowanie się do tej roli najczęściej wysportowanej, smukłej, i tak dalej, gdzie ludzie się modyfikują, ale jednakże ja zawsze będę przypominał, pamiętajmy, że jest też to przygotowanie drugie, tak? Znaczy, że czasami trzeba się po prostu za proszę nie zapuścić. I to niesie za sobą konsekwencje. Na przykład do takiego gościa jak ty, który jest nie wiem, aktywny sportowo i nagle ktoś ci mówi, dobra, sorry, tak? Ty jeszcze do tego chodzisz na siłownię, nie chodzisz na siłownię, nie jedzisz na rowerze, bo przepalasz kalorie, musisz jeść więcej. No dobra, hokej ci zostawimy, ale, ale, ale oszczędniej. No tak, tak. Nie, no, ale to jest wszystko do zrobienia, absolutnie. Wiesz, yy, przypominam, że takie transformacje w przypadku właśnie kina, do którego się często odwołujemy, no bo jest wyznacznikiem pewnych standardów filmowych, czyli mówię o amerykańskim znowu kinie, mhm. no to sporo Oscarów się posypało za właśnie takie role oparte w dużej mierze na takiej transformacji, transformacji fizycznej. Ale ty powiedziałeś też o transformacji mentalnej. No tak, bo to jedno z drugim musi iść absolutnie w parze. To jest, wiesz, cała ta praca e, mentalna nad skonstruowaniem postaci, nad wejściem w rolę, nad, e, nad skonstruowaniem mhm. właśnie postaci. Ta fizyczność oczywiście pomaga, wspomaga, mhm. ale to wszystko musi pójść w parze, żeby stworzyć sugestywną postać, sugestywną kreację aktorską na ekranie. Więc to kompleksowe działanie i przygotowanie. Myślę, że to, to, to w ogóle dla aktora, który, który kocha swój zawód, który, którego to jest pasją, a zakładam, że takich jest zdecydowana większość, bo nie ma powodu, żeby ten zawód uprawiać w innych, z innego powodu. No, trzeba to bardzo kochać, no to myślę, że to jest oczywiste, że, że taką pracę wtedy z radością każdy aktor wykona, nawet jeżeli ona będzie bolesna. No bo ona faktycznie no, później może być taka, że ten, okej, okay. tak to jak gruba musiała być ta rola, żebyś na 6 miesięcy zrezygnował z hokeja? Pyta Mikołaj Pytel. <laughs> Mikołaj. No wiesz co, no, no odpuściłbym nawet te pół roku hokeja. Ale musiałaby być to naprawdę gruba rola. Gruba, gruba. To znaczy musiałaby być naprawdę fascynująca i z potencjałem niesamowitym. Okay. Ale zrobiłbym to. Czyli ojciec chrzestny tytułowa. No i wtedy wchodzisz po prostu jakby w ten... W Jak no, najbardziej. Właśnie. Ciebie osadzają też w rolach takich, no, rzezimieszków, ochroniarzy, gangsterów. Tak, tak, tak. No, spójrz na mnie. No, to... Teraz jestem w okularach. Bo jesteś w okularach. Tak? To, 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 to mógłbyś mówić, grać prawie bi bi bibliotekarza, no jakby spokojnie. No mógłbym, na szczęście mogę i tak, i tak, no Tylko ale jest... wiesz, ma, ma, ma... No, ma, ma, mam gębę Zambrudera. no i, i, i wiesz, ten łysył łeb i posturę y, takiego trochę osiłka, więc to mnie gdzieś predestynuje do, do takich roli i często jestem tak obsadzany. Zresztą nie wypominając nikomu, ale ja się śmiałem, kiedyś żartowałem, że gdyby Braveheart miał być w Polsce nakręcony, to by nigdy nie powstał, bo nie znaleźliby tylu brodatych, długowłosych rzezimierzków, żeby, żeby obsadzić ten, ten film. film. Wiesz, bo y, trochę w Polsce się tak szuka takich gotowców, no, nie, 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 nie działa trochę w, w, w przypadku obsadzających. Wyobraźnia w tym kierunku, że można z tego, czy owego jego mościa zrobić takiego typa. I w przypadku głównych ról to jeszcze od biedy, ale w przypadku tych drugo-trzecio-planowych to już, to już nie. No. Ale i, to, I to trochę jest moje pytanie o to też przygotowywanie się do roli. Czy w Polsce faktycznie myśli się o aktorze przez, jakby, przez jego przeszłość, czy też tego, jaki jest dzisiaj? Czyli okej, okay, znamy go, zagrał takie takie role, to go znowu wsadzimy w podobną? Czy myśli się dokładnie przez jakby taką pełną transformację, czyli ktoś myśli, mówi, ty, no nie no czekaj, ten Piotr, dobra, może małej dziewczynki nie zagra, ale generalnie jakby faktycznie wrażliwego gościa z biblioteki, który je pizzę za pizza i, i w ogóle, i tak dalej, to, to da się to zrobić. Wiesz co, ja mam wrażenie, ja jestem w tej chwili, nie mogę się tak znowu autorytatywnie bardzo wypowiadać na ten temat, bo, nie, bo jestem troszeczkę w tej chwili, może na dystans daleko od tych głównych, najbardziej prestiżowych i, i najbardziej znaczących produkcji filmowych mhm. w Polsce. Po prostu w nich nie gram, nie, nie jestem blisko. Więc trudno mi ocenić stan na dzień dzisiejszy, jak to w tej chwili wygląda, jak wygląda myślenie twórców tych, tych najpoważniejszych, najlepszych produkcji polskich w tym kierunku. Ale kiedyś było tak, że bardzo się niestety schematycznie obsadzało. Po schemacie takim gotowym, Boguś Linda, który. Przed laty opowiadał o tym, że w pewnym momencie zaczął odmawiać, ponieważ cały czas proponowano mu ten sam typ, ten sam typ. postaci tak. i już to było po prostu nie do zniesienia dla niego. Mam wrażenie, że to się zmienia, że już nie jest tak w tej chwili, ale był to poważny problem przez długi czas polskiej kinematografii, że tak się obsadzało, że jak już się sprawdził w roli tego, że mieszka, to cały czas mu proponowano to samo. Jak się... Sprawdził w roli romantycznego kochanka, to tylko to samo. Cały czas go spotykało w propozycjach. Okej. Okay. Wykładasz w szkole. Tak, tak. tak. Co, co wykładasz? Warszawskiej Szkole Filmowej. To się zmienia. Prowadziłem zajęcia ze scen z dramatu współczesnego, ze scen z dramatu rosyjskiego. Przez kilka lat. Ostatnio taki przedmiot bardzo ciekawie brzmiący, profesjonalne przygotowanie aktora. Mm -hmm. e, dość pojemny, no bo y, f, 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 w zakres tego y, między innymi stawanie do castingu, y, zachowanie na planie filmowym, s, s, stanie przed kamerą. Zachowanie przed kamerą, takie techniczne, te wszystkie sprawy związane z, z przebywaniem przed kamerą, właśnie tak zwanego chodzenia po świetle, jak widzi mhm. kamera, rodzaje obiektywów, żeby to też studenci znali, wiedzieli, jak który obiektyw widzi, nie, jakie środki wyrazu w planie szerszym, bliższym, jak to wszystko wygląda, jak to działa i całe później zajęcia z mikrofonem dotyczące głosu, dźwięku. Więc dubbing, audiobook, podkładanie głosu do gier. I ostatnie lata właśnie głównie to, czyli zajęcia z mikrofonem, zajęcia w studiu dźwiękowym, czyli przybliżam studentom to jak się pracuje głosem. Okej. Okay. I w tym rozumiem masz nieprawdopodobne doświadczenie. Mam w tym duże doświadczenie. Ostatnio przez ostatnie lata uczę, staram się przekazać moje doświadczenia studentom. Okej. Okay. Powiedziałeś o tym, że uczysz profesjonalizmu w e, aktorstwie, ale w ogóle uczysz przyszłych aktorów. Ile w aktorstwie jest talentu, a ile jest elementów wyuczalnych? Kiedyś Zbigniew Zapasiewicz, świętej pamięci, powiedział coś takiego, że talent to jest brak przeciwwskazań plus praca. Mm -hmm. e, trochę powiedział to pół żartem, ale tej pracy jest ogromnie dużo. To trochę tak jak wiesz, ja to zawsze po, po, porównuję do, do sportu na poziomie profesjonalnym uprawianego, że y, y, praca, zdobycie techniki w danej dyscyplinie, y, wiesz, czyli cała ta droga, no jest ogromnie ważna. Dochodzisz do pewnego poziomu, i później. Już jest ważna ta iskra, którą albo masz, albo jej nie masz. To jest ten poziom wyżej, na który wskoczysz, albo nie wskoczysz. Czyli albo pozostajesz bardzo przyzwoitym rzemieślnikiem na bardzo dobrym poziomie, albo jesteś kimś jeszcze o piętro wyżej. No to jest już coś tego nieuchwytnego, to jest to coś takie nie bardzo określone. To jest ten Lewandowski, który strzela, wiesz kolejnych kolejkach bramki. Nie wiadomo dlaczego, ale to ale właśnie on. Ale to, ale za to, on. to zawsze ale to właśnie on strzela. Tak. Okej, okay. no dobra. Co jest najważniejszego w tym razie, w tym co trzeba mieć, żeby być aktorem? Wiesz co, no myślę, że uczciwość zawodowa przede wszystkim. To znaczy to, żebyś za każdym razem podchodził do, do tej swojej roboty naprawdę maksymalnie poważnie. Pewnie jak w każdym zawodzie, ale tu się Pewnie nie udaje oszukać za bardzo, może w innych dziedzinach. Tak, w medycynie też nie polecam, ale, <śm> ale tu jest dużo mniej poważny, poważna profesja, ale jednak scena, aktorstwo, scena i, i kamera obnażają. Bardzo obnażają. Brak profesjonalizmu, brak po, poważnego podejścia, profesjonalnego podejścia do tematu. To widać po prostu. Widzowie to czują. Czują to na widowni, czują to widzowie, czuje to kamera, więc y, to jest absolutnie kluczowa, kluczowa sprawa. I to jest też kwestia takiej odpowiedzialności wobec całej ekipy zdjęciowej, wobec partnerów na scenie. Twoich partnerów scenicznych, aktorów, którzy z tobą grają. Ten szacunek dla, dla, dla reszty, którzy biorą udział w tym przedsięwzięciu, też jest ogromnie ważne. To jest na pewno kluczowe. Okej. Okay. Mamy od jakiegoś czasu coś, co pewnie ładnie można nazwać no, demokratyzacją mediów. Znaczy dzisiaj każdy może sobie tworzyć. Media, nie ktoś ma pomysł, żeby sobie nagrywać program, nie będąc dziennikarzem, może sobie to robić. A jednocześnie część ludzi idzie, mówi Dobra, ja chcę być profesjonalnym, wykształconym y, aktorem. Znaczy, w takim razie, w takim sensie, że to nie tylko mój kanał na YouTube będzie definiował moją, moją popularność czy bycie profesjonalnym, ale również szkoła. Co twoim zdaniem dzisiaj skłania ludzi, ludzie idą do szkół aktorskich? Znaczy, myślą sobie, kurczę, chcę jednak, rzeczy czego tego nauczyć, a nie tylko robić. Wiesz co, to jest zawód, zawód, każdy inny. Każdy zawód rządzi się no, pewnymi prawami swoimi, prawda? I trzeba pewne abecadło posiąść. Niektórym się wydaje, że mogą to ominąć że mogą sobie gdzieś tam pójść bokiem i osiągnąć ten sam efekt, ten sam cel bez szkoły, pomijając pewne, pewne aspekty. Kształcenia w tym zawodzie i to się czasami udaje. Czasami się udaje w przypadku jednostek wybitnych, wybitnych osobowości, wybitnych talentów, takich samorodnych, które też się czasami zdarzają. Natomiast yy, no jest to abecadło, rzemiosło, które, które trzeba, trzeba posiąść. Ono jest bardzo znaczące, zwłaszcza w przypadku sceny. Przed kamerą troszeczkę może to inaczej czasami wyglądać, ale w przypadku sceny i tego, że no przysłowiowo muszą cię z tej sceny słyszeć i rozumieć, jest to bardzo ważne, żeby pewną technikę posiąść. Dlatego ludzie idą do szkół, żeby te zdobyć, te, te umiejętności techniczne. Ale niektórzy niektórym się nawet udaje robić to bez szkoły, z różnym skutkiem, ten rynek się też zrobił bardzo pojemny, Chłonie często mało profesjonalne produkcje, jest dość cierpliwy, ale to się też kończy, bo następuje w tej chwili, mam wrażenie, przesyt. Mhm. Takich produkcji, na przykład teatralnych, które jeżdżą po, po Polsce, tych tytułów jest bardzo wiele, i widownia zaczyna eliminować rzeczy marne. Dlatego, że no, siła nabywcza też jest określona. Jeżeli przyjeżdża co chwila inny spektakl, inny tytuł, widzowie się wyrabiają, zaczynają oczekiwać pewnego standardu, pewnej jakości. Jak się natkną raz i drugi, to zaczynają eliminować takie rzeczy z rynku. A jak jest w ogóle z teatrem? I ja przepraszam, że zadam to pytanie, bo to jest coś, o czym nie mam kompletnie bladego pojęcia poza Warszawą. No bo Warszawa, wiadomo, jakby przychodzisz, że gdzie nie pójdziesz, czekasz na bilet, żeby kupić bilet, 3-3 miesiące oczekiwania i właściwie. Ka każdy teatr, ka każda sztuka jest wyprzedana po kolei, mało tego wchodzisz, masz absolutnie jakby e, super fajne obsady, dobre sztuki. A jak wygląda teatr poza Warszawą? Polska to nie Warszawa, no zawsze to przypomina Moskwa, to nie Rosja i Warszawa to nie Polska. No. Wiesz co no wygląda kapitalnie fantastycznie. Ponieważ ludzie mm, na tak zwane, ja nienawidzę tego słowa, prowincji. Ale poza tymi dużymi ośrodkami. Dużymi ośrodkami, znaczy ja też nie mówię tylko że ten. Tak. No bardzo się cieszą, kiedy mogą zobaczyć te osoby znane i powszechnie lubiane z ekranów, rozpoznawalne nazwiska. Cieszą się, chcą przyjść, chcą zobaczyć, więc zwykle sale są wypełnione po brzegi. Ludzie reagują bardzo żywiołowo, są życzliwie nastawieni, więc tym bardziej. Miło jest nie zawieść takiej publiczności jakąś kiepską produkcją, kiepską jakością y, przedstawienia, które się, z którym się przyjeżdża. Bilety nie są tanie. Dla ludzi zwykle jest to, jest to wysiłek, żeby przyjść na takie przedstawienie. Y, jest to jakieś tam wyrzeczenie. To powinno nas y, mobilizować i zobowiązywać do pewnej jakości, do, do utrzymania pewnej jakości. No i. Y, Znowu nieskromnie powiem, cieszę się, ale mam przyjemność i honor grać w takich produkcjach, które myślę, że, że no te standardy, do, dochowują tych standardów, i, i bardzo jestem z tego dumny. Okay. A jak w kontekście tego profesjonalizmu i obnażania braku warsztatu postrzega Pan wszelkiego rodzaju gwiazdki, które grają tu i ówdzie bez faktycznego przygotowania aktorskiego? Sławomir nam zadaje takie pytanie. Ja nie mam. Niektórzy z mojego środowiska koledzy są dość, dość agresywnie i krytycznie, bardzo krytycznie nastawieni do, do takich osób. Ja umiarkowanie mam wrażenie, że rynek sam zweryfikuje to. Ale generalnie wściekasz się, jak grają razem z tobą i no nie radzą sobie z zagraniem czegoś z prostego powodu, bo nie na przykład nie znają abecadła, znaczy bo nie rozumieją pewnych rzeczy i to tak. ci utrudnia twoją rolę. Tak, tego nie akceptuję absolutnie. Tego, to tempie wręcz na scenie. I jeżeli ktoś chce wychodzić na scenę, pcha się do tego zawodu, no to po prostu musi. Dochować pewnych standardów. I to jest jego sprawa, jak on sobie z tym poradzi, jak osiągnie taki poziom, który będzie zadowalający, ale wszelkie przejawy amatorszczyzny i braku profesjonalizmu ja tępię w sposób absolutnie bezwzględny. Zarówno w szkole, wśród studentów, jak i jeżeli trafia mi się taki partner na scenie, to absolutnie ja tego nie znoszę i to wiedzą dobrze ludzie, którzy się ze mną pracy spotkali. Okay. Jak, jak wygląda, twoim zdaniem, przyszłość tego zawodu? Myślę, że ten zawód będzie sobie funkcjonował cały czas tak, jak, jak funkcjonował. No, jak widać, e, to, czym, czym nas straszą, że, że za moment to będą właściwie tylko jakieś boty i mm -hmm. jakieś postaci cyfrowe. Być może zrozwinie się nawet taka dziedzina alternatywna. Ale tak jak wracamy do winyli, tak samo myślę, że zawsze będą wracać ludzie do, do żywych aktorów. Być może to się zmieni na tyle, że, że teatr żywy z żywymi aktorami będzie, będzie czymś elitarnym, czymś dla wybranych. Może tak będzie, ale nie sądzę. Myślę, że nie, że to zachowana będzie pewna, pewna równowaga, że raczej spodziewam się, że niszową dziedziną będzie, będzie takie właśnie kino, na przykład tworzone tylko z postaci cyfrowych, a nie odwrotnie. Że, 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 że jakby, że cyfrowe będą powszechne, a te, te obsady tworzone z żywych ludzi to będą. To będą jakieś niszowe produkcje? Myślę, że nie. Okej. Okay. To w ogóle ciekawe, jakby tak sobie teraz o tym pomyślałem. Na przykład, żebym sobie poszedł do teatru, a tam połowa aktorów to były, były hologramy. Hologramy. No. I sobie myślisz, ciekawe, hmm. ciekawie wiadomo, który jest który. Okej, okay, dobra. E, ty samodzielnie dałbyś radę zagrać w sensie monodramy, wszystkiego rodzaju, jakby tego. To... Wiesz co? No, nigdy się nie zmierzyłem z takim zadaniem, ale bardzo to jest y, no. kuszące. Takie ale ale, ale, nawet, ale krę, kręci się, czy jednak, że ty czujesz tą energię innych i ona cię cię rozwija? Nie, nie, kręci. To jest zupełnie inne granie, wiesz, to jest zupełnie, zupełnie inne, jak sądzę, doświadczenie. Ja z tym nie miałem nigdy do czynienia. To znaczy, nigdy nie zrobiłem monodramu, ale wielokrotnie miałem okazję podziwiać kolegów mhm. w takich produkcjach. No, to imponujące, absolutnie. To bardzo ciekawe, fenomenalne wyzwanie. I, i jeżeli. Gdybym trafił na odpowiedni materiał, odpowiedni tekst, to pewnie bym się zmierzył z czymś takim. Przyjdzie czas, mam nadzieję, że jeszcze będę miał siłę, <grystanie> żeby coś takiego wykonać i, i, i zrobić jakiś monodram. To, to myślę bardzo, bardzo fajne doświadczenie. Może na przykład właśnie w, tej, w tym momencie ktoś siedzi tam po drugiej stronie, może napisze coś. I właśnie coś napisać. Myślę, no można dokładnie można ja prostu słucha tego jako e, w ramach podcastu i myśli sobie, kurczę, ja zawsze chciałem coś napisać, nie miałem pomysłu, żeby to później zagrać, to może w tym duecie to zrealizujemy. Pięknie. Zachęcam was bardzo mocno do tego. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to to jest ten moment, kiedy możemy sobie jeszcze do nich wrócić. Tu jest rozwinięcie tylko przez Mikołaja. Twojego przygotowania do tej roli. E, Mikołaj pyta: Czy może jakiś film kostiumowy i jakąś postać byś chciał zagrać? Na, na pewno byś chciał zagrać. O, chciałbyś zagrać króla rowerów. To jest taka pewnie taka wymarzona rola, która pewnie mogłaby się pojawić. Mikołaju. E, takiego wielkiego, wielkiego, grubego króla rowerów. No, czemu, czemu nie? No, czemu nie? Czemu nie? No, możemy też poszukać wtedy dla Mikołaja jakiejś yy, roli. Takiego trefnisia na dworze, na no przykład się... króla roweru. Chciałbym do, do bo on by był takim tym tak. nadwornym serwisantem. O. o, piękny. I król piękny by chciał iść na rower i będzie krzyczał Mikołaju, Mikołaju, szyku i pedały. Tak jest. Dwa. I Wtedy by na pewno w, w jakimś takim kostiumie, czyli w spodniach bojówkach by przybiegał i e, coś by tam mógł wyreferować. Z śrubokręcikiem. Z, 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 który ma zawsze tak. ze sobą i oczywiście w, z torbą pełną sprzętu ho, 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 hokejowego. E, płynie od pana świetna, pozytywna energia, może one man show i jakaś forma stand-upu, monologu komediowego? A ty pis, w ogóle piszesz swoje teksty? Nie, nie, nie. Rozmawiałem z, ze znakomitym kolegą moim, którego niezwykle lubię i cenię jako aktora i stand-upera, Rafałem Rudkowskim, na ten temat. No i wypytywałem go z ciekawością, bo chciałem trochę wymacać temat, jak to jest. I mówię, że no, jak teksty. A on mówi: Wiesz co? Mówi: Jak zaczynałem z, z przygodę ze stand-upem, to. To próbowałem na tekstach pisanych przez kogoś. To się nie sprawdzało. I zacząłem pisać sam. No ale mówię jak? Jak to Ja bym się nie wiedział, jak, nie wiedziałem, jak się do tego zabrać. On mówi też nie wiedziałem. Też po, po trochu musiałem jakby uwierzyć w siebie, zacząć przy tym dłubać, i zacząłem sobie pisać sam. To jest ciężka materia. To się wiesz temu trzeba naprawdę bardzo oddać, poświęcić. I to wymaga żmudnej roboty, myślę, przez lata, żeby się w to wkręcić, wciągnąć i zacząć to robić dobrze. Yy, interesowałem się tym, przyglądałem temu, bo mówię: A może by tak wiesz, w tę stronę tego stand tam coś yy, to jest bardzo interesujący temat, myślę, że bardzo na czasie, no ale trzeba temu poświęcić dużo energii nie jestem pewien, czy będę miał po temu predyspozycje, choćby takie, żeby sobie napisać właśnie dobry tekst. Żeby to gdzieś złapać. Żeby to ogarnąć. Żeby to w ogóle załapać, czym to się je. Jakimi prawami to się rządzi. Ale to jest też ciekawa, ciekawa bardzo materia. To absolutnie. No Rutka oglądałem parę razy na żywo z pełnym podziwem. To naprawdę kapitalne, fantastyczne. Jak to działa, jak to żyje. Ja miałem takie Raz takie mini doświadczenie, takie HBO na Stojaka swojego Aha. czasu. Ja tam raz zostałem zaproszony i wykonałem tam monolog, który napisała. Mirka, pozdrawiam cię serdecznie, ona była autorką tego tekstu, tego monologu. No, starałem się go jakoś tam oswoić. No i to było jedyne moje takie doświadczenie. takie Powiedzmy, około stęda do tej pory, no i zobaczymy, no może. Ale też wiesz co, żeby coś robić dobrze, czemu, trzeba temu poświęcić naprawdę czas i energię. Jak się łapie za dużo srok za ogon, to się tego nie da wszystkiego połapać. Przy, o, przy ośmiu rolach granych w tej chwili równolegle, Dokładnie. dodatkowo hokejowi i jeszcze do tego sobie byś musiał dorzucić jazdę na rowerze. I jeszcze próby w teatrze, jeszcze zajęcia ze studentami, e, żeby tego, to wszystko pomieścić, no to też um, przestałbym chyba porządnie się przykładać do, do tych rzeczy. Na tyle, żeby osiągnąć w tym sukces, względny chociaż. Pani Superson zadaje nam pytanie, do obydwu, to jest pytanie do obydwu panów. Czy stosujecie jakąś dietę? Ja, ja odpowiem najpierw, u mnie widać chyba że nie. Eee, ja tak, to. No, Też widać. <laughs> to jest nie no, Ale nie jakąś specjalną, szczególną, tylko gdzieś tam, no, suplementację taką sportową. Ponieważ tego sportu u mnie jest jednak dosyć dużo, a wiek już nie jest taki młodzieńczy, znowu, więc staram się gdzieś tam wspomagać odżywkami, suplementami dla sportowców, dozwolonymi oczywiście, zaznaczam. Natomiast uważam na to, co jem. Staram się ograniczać rzeczy niezdrowe, tłuste, gdzieś tam z tą dietą sobie po prostu uważać i przede wszystkim uważać na to, co jem. Robić to w sposób planowy, ale nie mam jakiejś rygorystycznej diety, którą mógłbym się tutaj podzielić i powiedzieć: 300 gram tego, 400 tego, i. Yy, staram się jeść około pięciu posiłków w ciągu dnia, nie obżerać się na noc w jakiś sposób dramatyczny. No i rzeczywiście uprawiam dużo sportu, więc przepalam, nawet jeżeli sobie pozwolę, na jakieś tam fanaberie. Uwielbiam słodycze i lody, no. przyznaję się. I to jest dobry moment w takim razie, żeby w tym miejscu e, postawić kropkę, która będzie już kropką, a nie tylko poszecinkiem. Chodź jeszcze tutaj dorzucę, bo Mikołaj nas, nas pozdrawia. E, czekajcie, wy wrócę tylko z tego upału na Gran Canaria. To trochę spotulniejecie. Tutaj nam grozi Mikołaj, czyli Twój e, przyboczny serwisant rowerowy w Twojej sztuce, w kromach której będziesz grał wielkiego króla rowerów. Nie spodobała mu się rola trefnisia. Trzeba będzie wymienić. Nie trzeba będzie go faktycznie przygotować do tej roli. Dobrze, popracujemy. popracujemy. Na tym znaczy myślę sobie, że jednakże powinniśmy pilnować takiej zasady, że to jednakże aktor ma się przygotować do roli, a nie rola do aktora. Dokładnie. Tego się będziemy trzymać. Bardzo Ci dziękuję. Ja za... również dziękuję. Uroczo. Przemiło. Zatem dziękujemy Wam bardzo serdecznie, że byliście z nami. Jeżeli doszliście do tego momentu, pamiętajcie, subskrybujcie. Jeżeli macie ochotę skomentować, to też komentujcie zarówno na YouTubie, jak również w e, profilach podcastowych, na których słuchacie. Czy jest to Spotify, czy jest to Spreaker, czy jest to iTunes. Wasze komentarze zawsze mile widziane. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Mm -hmm. I'm a I work nine to five, and I just need a tender love with you right by my side. If someone in the kitchen, you turn off the light. Do you know I'm coming home tonight. Yeah. I don't understand the way you make me feel, but I would climb a mountain just to let you know it's real, girl. Break my bread, I'll tell you what I like. Oh, <laughs>